Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Witajcie na podcaście Koszmarne, Horrory. Następni w kolejce do lekarza jesteście Wy, a przyjmuje Was dr Mateusz Działowski, gospodar RPG i... A se przyznam, a profesor Julian Wieliński był oh, kosmosu, wow. A czy masa? Kurwa, nie dojebać. Oczywiście, że tak. Profesor medycyny. Dzisiaj będzie medycznie, będziemy starali się, bo oczywiście nam to nie wyjdzie, mm, rzucać medycznymi żartami, porównaniami, metaforami i zrobimy horrorową wiwisekcję. Uuuu, Uuu. tak, tak się robi Ta, wstęp. Piękne stwierdzenie. No. No, to muszę przyznać, ale to może dlatego mój wstęp tego filmu nie jest najlepszy, gdyż to jest tytuł od Mateusza, którego uczciwie nienawidzę. Mateusza? Uważam, że jest. Dziękuję. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Wyszło. No Bo wiesz co, no język jest przekazem. Tak więc już teraz wszyscy rozumiemy, że tak naprawdę przykuci taką wielką kulą kreskówkową na łańcuchu siedzimy przy tych komputerach i zmuszeni po prostu do tego podcastu. No tak jakoś nagrywamy ten tydzień w tydzień. Zastanawiacie się, czemu była taka długa przerwa? No bo Julian uciekł. Na chwilę... <grych> Albo bo próbowałem sobie odciąć nogę. Ty, nie wiem, czemu ty zrobiłeś kreskówkową kulę, a ja zobaczyłem scenę z pierwszej mm -hmm. piły, a widownia to jest ten trup, który leży po środku, a my ze sobą rozmawiamy. Albo ja jestem wersją z, z Scary Movie. Cztery albo pięć i jestem szakiem, który odpiłował sobie złomorę. Tak nogę. to pamiętam jeszcze. Ja pierdzie. Ja to nie a są game? te dobre, z... pamiętaj. To nie są te. I tam był o nawet matko, żar, on musi trafić. Ilmer wyszedł. Brian, no, no, do you wanna play a game? <laughs> O Jezu, Ilmer, Il Il Ilmer, jest ale Ilmer jako maskotka z piły, to jest to, czego potrzebujemy. Wjeżdża no, na takim trójkołowcu no, i... Hello Brian, would you like to play a game? On, musiał, on musiałby trochę inaczej to prowadzić, on potrzebowałby jakiegoś takiego bardziej Subway, Subwaya? Nie, Subwaya? Segwaya. Segwaya. Subwaya. <laughs> Był hmm. odcinek Johna Olivera o Subwayu i przyznam się szczerze, jadłem Subwaya może trzy razy raz. w życiu. Ostatnie I nie zapłaciłem, bo u nich jest jakiś taki magiczny system, że jak zadzwoni dzwonek, to osoba, która zamawia, nie musi płacić. I stałem przy tej ladzie, nie wiedząc o tym systemie i pani bardzo jasno dawała mi do zrozumienia, to może jeszcze oliwki, może więcej oliwek, może chce pan jalapeno, dużo, dużo jalapeno. No ja nie wiedziałem, o co jej chodzi, nie? czy po prostu stwierdziła o I tak, duży, wieczu, przecież ja jestem biedny duży duży koleś, czy, czy, czy ja nawet wtedy jeszcze nie robiłem nic na YouTubie więc nie mogła założyć że mam pieniądze tak więc byłem przerażony i ona na koniec właśnie powiedziała że no bo wie pan był ten dzwonek więc to tak za darmo będzie a ja kurna to u nas chyba nigdy nie było dzwonków we wrocławiu albo w warszawie chyba są wszędzie razem. tylko po prostu tak? nie trafiłeś ale nie słyszałem nigdy w internecie też okay, w Nie, sensie, mo może wołowski, może, tak, no, no, może ta pani to wymyśliła na poczekaniu. A śledzę. Dostała SMS. -a, no właśnie, albo zobaczyła. Stwierdziła, a student, no dobra, temu dajmy jedzenie. Kupię, byłeś podrywany przez piękną kobietę i nawet nie wiedziałeś o tym. Cały ja. Ona w ten. No właśnie, nie wiedziałeś o tym, że ona do ciebie to jalapeno układała w taki kształt serca. Mm -hmm, na jasne. My bloody Valentine tylko potem się przypomina na toalecie. Jasne. No właśnie. No, ale. W każdym razie, dzisiaj rozmawiamy o Doktor Chichot, Propozycja od Mateusza, która już po pojawiała się. Ona już bardzo tak delikatnie mi sugerowała, żeby wcześniej z tym filmem zająć. Ja ciągle byłem na nie. Zgodziłem się w końcu i oglądałem, i z, z każdą minutą czułem się bardziej jak taki mem, gdzie mina ci się robi, tak. a tak jak. Hmm. Oh. Taką minę coraz bardziej robiłem. Oh. Tak. Doskonale, opowiadaj tak, dalej. I ten film. Um, to jest 92 rok, fabuła. Facet ucieka ze szpitala psychiatrycznego i morduje. Koniec filmu. Tam nie ma więcej fabuły. Nie ma absolutnie żadnej głębi wobec niczego, nigdzie, nicość. Wow! Już ręce mi, wow, chodzą. Jestem Już w mi szoku. Ręce chodzą. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o filmy, które wybieram po to, żeby ci dopiec, to nie, to nie był z tej listy film. I jestem w szoku, że. A masz taką osobną listę. Tak, mam listę jak dowalić Julianowi i te całkiem fajne filmy. Z reguły to jest po prostu rocznikowo 2000 wzwyż do jakiegoś 2015, ale wracając, jestem w szoku. Autentycznie jestem w szoku. Zupełnie jakbym oberwał defibrylatorem. <grym, tuszel> to dopiero zaczynamy. Ten, będę no właśnie, tu cały Jezus wieczór. Mamę, Witamy go, na stand-upie. Historia jest o wiele, o wiele dłuższa. Zapraszamy do gry alkoholowej. Pijecie albo niealkoholowej, pijecie łyka, kawy, soku, lub cokolwiek chcecie. Za każdym razem, gdy będzie e, żarcik medyczny, tak zwany pan, jakieś medyczne e, porównanie. Załóżmy, kto, prze, kto przetrwa na końcu: <grym>, tak. Do you wanna play a game? Ale zacznijmy od tego, że to nie jest film, który traktuje się na serio. To jest film, który z założenia tak, jest czarną komedią. Wie, że dysponuje żartami z książeczki pod tytułem, swego czasu były w Polsce wydawane takie rozkładane książeczki z humorem. Dobry humor. Dobry humor chyba to się nazywało faktycznie. Pamiętam w ogóle. kupowałem. jak no, no, Szymon Sadurski. Tak i byłem... Pozdrowienia dla Szymona Sadurska. Byłem przerażony, że dalej pamiętam, że tam się regularnie agent Mulder odzywał Skalinko. Ale oni mają taki zeszyt z lekarzami. I wokół tego budują wszystko: mm -hmm. sposoby zabijania, one-linery, dowcipki. Główna bohaterka, oczywiście, że ma problemy z sercem. Dodatkowo mamy traumę, ale w tej traumie też jest lekarz. I chyba najbardziej poryta wizja tego, jak można uciec z miejsca zbrodni. Co prawda, pomaga ojciec, tak, ale. To... To może być najlepszy element filmu, żeby nie było. To może być najlepszy element filmu. Tak. Mhm. Natomiast głównym A? bohaterem, co jest ważne, jest niejaki doktor Hichot. To jest nadany mu pseudonim, ponieważ w efekcie traumy psychicznej wyrobił sobie system histerycznego chichotania pod nosem. W momencie, kiedy odczuwa ból, w momencie, kiedy odczuwa zbyt duży stres i ja się z tym utożsamiam, bo raz w życiu nie było, ale... miałem taką <laughs> sytuację ekstremalnego stresu, ekstremalnego smutku i wszystkiego, co się, działo, co się dało. I idąc o trzeciej w nocy przez ciemne uliczki Krakowa zacząłem się histerycznie śmiać. Pozdrawiam ludzi, którzy mnie mijali. <laughs> Pozdrawiam. Joachim Fenix cię lubi. Tro, trochę tak. No, to jest ta wersja tak. Jokera, a, ale widzisz, ja już tutaj oponuję, uh -huh. wnoszę sprzeciw. a Ja będę, pra, ja będę prawniczem ja miał dzisiaj pany. Wnoszę sprzeciw. Potrzebujemy i w komentarzach tam, mi. sugestii prawniczych horrorów. I adwokat diabła to tak średnio. No, no ale prawniczy horror no. brzmi, brzmi super. Ponieważ Niestety, po pierwsze, nie jest w ogóle to wyjaśnione, że nasz pan, doktor Hichot, um, wyrobił to sobie jako reakcję na stres i pojawia się u niego na stresie, ponieważ pojawia się u niego w najróżniejszych momentach, idę po ulicy, nie idę po ulicy, śpię, nie śpię, stoję, siadam, sram, prawdopodobnie też nie. To nie jest. Nieprawda, w sensie inaczej. i jest to Roz... wyjaśnione. Przecież mamy retrospekcję. Oczywiście jest to najbardziej wysłużony system, ale jest ona w godzina i 20 minut dopiero. Czy ty potrzebujesz dostać pamflet, na którym albo receptę, na której będzie zapisane <noise> e, i o co chodzi w filmie przed filmem? Nie, 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 bo to co powiedziałeś brzmi jak element poważnego horroru. No. Gdzie trauma popchnęła człowieka, że się chichocze właśnie w takich sytuacjach i my zauważamy ten porządek, że on sobie idzie normalnie, a nie na przykład wchodząc po schodach, śledząc człowieka, żeby go zabić, i zaczyna się chichotać. bo wtedy to nie jest nerwowe, szczególnie, że on przez cały film nie jest nerwowy, ale się to, co zrobił Joker przykład. znakomicie w śmiechu. No, to ale jest znowu, silna gdyby emocja. to była rzecz, która jest u niego zawsze, e gdyby on zagrał te silne emocje, może. On nie gra silnych emocji, on gra nieustannie spokojnego człowieka. Pamiętaj, on, ma, on jest lekarzem. On jest lekarzem, który nie, on nawet nie podnosi, on raz podnosi chyba głos w całym on filmie. nawet więc... nie ma tytułu, bo nie miał go kiedy zdobyć. Jest lekarzem z obserwacji no właśnie, to jest, ojca. To jest, to, jest, to jest inna sprawa, o której trzeba powiedzieć. Więc to, ale dla mnie to jest element prawie poważnego horroru, który w horrorze czarno komedii. Niekoniecznie musi. Ja nie muszę wiedzieć, że tam jest trauma. On po prostu może się chichrać, bo nie wiem, bo, bo lubi, bo kurna lubi i tyle. Ale tutaj A, masz, ale... proszę cię, szama ding dong czar twist. To jest. Przekrętka polegająca na tym, że bierzesz coś, co potencjalnie w każdym silącym się na straszność i powagę horrorze byłoby przekazane jako, o Boże, gdy byłem dzieckiem, to zdarzyło się tak. No jest tak Ale pokazane. tutaj jest to po prostu prześmiane w jakiś sposób. Może nie, no nie właśnie jest to straszny nie. film poziom, ale, ale jest. Ja, w jakiej scenie no, prześmiany by było, gdybyśmy nie dostali flashbacku? pełnego w sepi. Sepia ale w latach 90. wszystko było w sepi. Wszystko. To prawda, ale wszyscy ty mamy wspomnienia nie ma są w sepi. Wszystko jest w sepi. Wszyscy mamy wspomnienia w sepi. Ale popatrz, że ta scena, która jest gdzie nasza, gdzie nasza mama umiera i tak dalej, ona jest na mega powadze. Scena gdzie tatusz przychodzi i obserwuje jak dziecko coś tam robi. Na mega powadze. Więc tutaj dla mnie to, co ty mówisz, Gdyby to był lepszy film, by pewnie było, ale tutaj tego nie ma. On momentami jest mega poważny, momentami jest żartuje tak jak um, po, dla mnie to jest bardzo um, budowanie żartów tego końcówki e, e, początku lat 90. Jesteśmy piąty, piąta część Freddy'ego Kogera, mm -hmm. jakoś chyba rok wcześniej wyszła, więc to jest, to jest ten poziom żartów, ten poziom żenady. E, dziecko Freddy'ego, coś tam mm tym -hmm. które to No, było, to już nie wiem, tam dr dream, dream, Shite, dream, chyba coś tam. Dzieci wal... nie, no, chyba to dream już... Dream, to jest, no. dream Warriors to jest trzecia. No. I to są jeszcze 80. Więc to jest to, tam jest chyba piąta, czy, tam jest chyba Jason Takes Manhattan jest osiemdziesiąty, dziewiąty albo 90. Więc to, to jest ten poziom durnowatych żartów, kiedy jeszcze nie dostaliśmy krzyku. Prawda? Jeszcze nie jesteśmy w tym momencie. Nagle koszmar minionego lata się pojawia. Rozumiemy, co to znaczy śmiać się z tej konwencji. Wciąż mamy psychopatycznych trochę morderców, ale dodajemy mnóstwo śmieszków, bo to jest fajne. Ja właśnie, zerkałem. I dla mnie tutaj z, z jesteśmy 92. No. Mamy martwicę mózgu. E, candy mamy Candymana. Mamy Armię Ciemności. Więc ten humor jeszcze jakoś się utrzymywał z jest, lat 80. bo to jeszcze nie przeskoczyło. Tak. Tak, tak, bo tutaj, bo, bo dla mnie ten film ma już te momenty, jeżeli chcemy cokolwiek pozytywnego w nim zobaczyć, e, e, że już dostajesz irytujące ujęcie nastolatków ze szkoły. Mhm. To, co dostaliśmy my chyba rok później w, e, kurczę, Tiks... E, płach? Nie płach. Kleszczach. Kleszczach. To jest 93, jak dobrze mhm. pamiętam. I też go omawialiśmy i tam mieliśmy to, Da mieliśmy tą młodzież Jestem przerażony, lat bo lat w momencie, kiedy złapałeś się za dolną wargę, pomyślałem, nie wiem, fishhook? Czekaj, wiem, co zrobiłeś ostatniego lata, tam koleś miał hak. A, i Candyman, w sumie. Także mój mózg już od razu po prostu, lecimy. To są synestetyczne przemyślenia. A ja myślałem, że to są takie zabawy w kalambury Może horrorowe, odrobimy. że robisz po prostu coś A, na twarzy i mamy dobre. zgadnąć, jaki to jest horror. To jest dobre. Gdyby okay. jakiś twórca gier planszowych chciał kalambury horrorowe od koszmarnych horrorów, jesteśmy. My to ładnie kurczę, no. także spokojnie. Tak, i tam mogłyby być zadania, tytuły mhm. i tak dalej, dobrane po... i Patronite, to jak <laughs> potrzebujemy. Teraz jeszcze własna gra planszowa, doskonałe. Koszmarne kalambury. Ry, przez dwa R, żeby nikt z nas ja. tego nie wymówił. Koszmarne kalambury. Dobre, no? Kurczę, ty. Brakuje Marketing. nam tylko moim zdaniem korporacyjnego tak, wsparcia. Tak, tak. teraz Coca-Cola. zostaje naszym sponsorem. Tak, patrząc po, po produkt placementach w mojej branży, czyli w growej, to albo Monster, albo Axe. Hmm. The Body Spray. O, ja bym wziął Axe. No, Axe bym wziął, bardzo Ale Aks, moglibyśmy te, jakby, żarty ugryźć na stary. każdy możliwy sposób. Tired of hatchet, try axe. Perfekcyjna. <laughs> tak, tak. Pocisz się ze strachu, od Proszę. razu wiesz. I teraz cię morderca nie znajdzie i się chowasz, on. Nie macie tu. A i idę dalej, byśmy reklamy nagrali no. wam, ludzie. Aks, odezwij się do nas. Freddy wyspałby się, czując piękny zapach axe. <laughs> Kot w, Dźwięki w, kot w zlewie, Nic nie widzieliśmy. Wiesz, kot w zlewie. Tak, domyśliłem się właśnie, ale po prostu to tak jakby on po prostu... Nie, gówniany Nie, wyżar, to było nie. słabe. Wierzę, jak są w e, X-Factor albo coś takiego, że po prostu... Tak, um, tak. No. E, nie, słyszałem, co to. powiedziałeś. Wracamy Jestem do chichota. Jestem Wracajmy do chichota, bo widzę, że będzie to ciężka tak. przeprawa. E, aczkolwiek wyraźnie jest jedna rzecz. Jeżeli podchodzi do tego filmu jako do durnej komedii z elementami horroru, może się znacznie lepiej bawić niż jak obserwujesz to jako powtórkę z klisz, moim zdaniem powtórkę z klisz bez ani jednego pomysłowego a, sposobu zabicia. Plus upchanie takimi stereotypami, które nie są samoświadome. Mm -hmm. Bo nie wmówisz mi, że to, że pierwszy umiera w filmie głupi czarny, a potem głupia czarna, no nie liczy panów doktorów. Albo oni się nie liczą, bo to jest ta scena przed, Aha, przed początkiem. No, no, no. To wiesz, jak jest, to co gadaliśmy, no, ja że zawsze wiem. na początku mamy ten, bo to Ale zaczyna się film. scena otwierająca e... jest piękna. Scena, dobra, scena otwierająca film. Dlaczego pacjent szpitala psychiatrycznego ma swoją własną salę operacyjną. Nie ma swojej własnej sali operacyjnej. Gdzie on mu to zrobił? No, no na, kur, na sali, gdzie masz z góry oglądanie, to jest sala operacyjna, w, ja, w psychiatrykach nie ma takich ja rzeczy. Ja wiem o co ci chodzi, bo są te sale, nawet jeżeli oglądamy jakieś tam bedlamowe rzeczy dziejące się w Londynie, zaraz tam, nie wiem, Jack The Ripper wyskoczy i, i tak, zrobi komuś tak, tak, tak. krzywdę, to jasne, są takie te sympozja medyczne. Ale ja to całe życie odbierałem od czasów, kiedy zobaczyłem doktora Hichota na Polsacie, że to jest zupełnie jak w Guardians of the Galaxy. Są po prostu te miejsca, z których obserwowani są pacjenci. I teraz jest zamiana ról. Że to, są, to jest tak, taki panoptykon. Powiem ja doceniam, doceniam to, bo to naprawdę jest trzeba się napracować, żeby bronić każdą scenę, Nie użyć fibu. słowa panoptyką. Skąd tam, panoptykon, Skąd tam znalazły się narzędzia chirurgiczne, których użył nasz pan Chichot? Dlaczego doktor Chichot ma, ma, ma e, do, daje się mu narzędzia chirurgiczne, skoro to jest jego choroba Ale psychiczna? Ale on śmiało Wiecie, mógł jest tak... napaść na te, Ale jak kiedy? to się nazywa, higienistkę. Ale higienistka higienistka nie, miałaby tego do, nie, ma, nie miałaby tego docięcia, co on robi. To, są, to jest ma docięcia czaszki, prawda? On dostaje. Jesteśmy w szpitalu psychiatrycznym. Tam nie ma takich rzeczy w roku 1992. Pamiętajmy, Ale... to nie są lata No ja wiem. 20. Ja wiem. Być może mają na przykład, bo jest to. Widzisz, o, mam. Mam teorię. Mają wystawkę, gdzie są stare instrumenty medyczne. Niedaleko Ronda Mogilskiego, w Krakowie, znajduje się dentysta, który ma dużą witrynę przed wejściem, gdzie jest cała masa starych urządzeń dentystycznych. Takich prawie na korbkę. Więc, jeżeli by mieli na przykład obok działu najdziwniejsze rzeczy, które wyciągnęli pacjentom z tyłka, mieliby właśnie, o, historia medycyny w naszym zakładzie. I tam jest piłka? Młynat? Gdyby to był szpital, a nie szpital psychiatryczny, jak najbardziej. W szpitalu psychiatrycznym, gdzie dbasz o to, żeby wszędzie zabezpieczyć na wszelki wypadek, gdyby nam uciekli pacjenci. Czyli gdyby nasze intro zaczęło się, że nasz pacjent, doktor Chichot, o Jezu, ma zawał, więc go zabierają do szpitala, a on tylko udawał zawał i jest bardzo mądry, to to byłoby tysiąc razy lepsze, bo on ucieka wtedy Ale ze swojego w szpitala. Szpitalu przecież byłoby dużo ludzi, a to jest asylum, opuszczone, mroczne czemu asylum. Tu nie ma dużo ludzi? Nieprawda, bo ma elektroniczne wyjście, które on musi odciąć komuś rękę, żeby, żeby e, otworzyć bramę. Jest, więc elektronika jest mega mega wszędzie. Mamy kamery, mamy mamy jakiś tam, wiesz, specjalny system. Ma nie IQ, mamy żadnego on kuwa ochroniarza. On wie wszystko. No właśnie jego milion IQ to by, to, to by nie miał aż tak żenujących żartów. <laughs> nie Przecież ma nie, nie też tego... tyłu. Freddy, ale Freddy jest, jest, jest bytem, e, nazwijmy to e, nadnaturalnym. No. Nasz doktor Hichot jest 40-letnim facetem z grubą nadwagą, prawdopodobnie większą niż ja, który nigdy nie uczył się medycyny, bo nie miał jak się nauczyć, bo miał 5 lat, gdy został zabrany, więc najwyraźniej przez 35 lat oni go w tym szpitalu psychiatrycznym nieustannie faszerowali wiedzą o, e, o e, chirurgii i tak dalej. Żeby tylko nakręcić bardziej jego psychochorobę. Psycho, um, Dodanie mu ten pseudonim, doktor, nie wiadomo dlaczego. Może hmm. dlatego, że na przykład nie, nie. prosił non stop o książki medyczne, bo wszystko A w praktyce prosić, wiesz to... Chryste, Panie, wykurna... czy historia nie zna przypadków, że kolesie, którzy mają wyroki za strzelaniny, dostawali Call of Duty? <laughs> Moim zdaniem nie, przynajmniej inaczej, jeżeli nie jesteśmy w Szwecji, nie w Norwegii, Szwecji, w Szwecji albo w Norwegii, gdzie facet, który był skazany za e, chyba zabójstwo albo po, poszatkowanie kogoś siekierą pracował i resocjalizował re re się na malutkiej wyspie, gdzie, gdzie pracował siekierą, ale to jest państwo, które wierzy w resocjalizację ludzi, to nie są Stany Zjednoczone, to nie jest choroba osoba chora psychicznie, ten człowiek po prostu, to on był zdrowy w 100% psychicznie, więc to było jego leczenie się z własną traumą niejako. Kurna, tu chodzi o to, że ten film próbuje być momentami poważny. I to są te momenty poważne, które go zabijają. Mamy mordercze klauny z kosmosu kilka mm -hmm. lat temu. Dostaliśmy. Tam, tam mamy wszystkie żarty z kosmicznych mm -hmm. klaunów. No tak, mamy to w tytule nawet. I od, tak, I od samego początku wiemy, że to, co tutaj dostaniesz, wszystko jest absurdalne. Postacie są ponad naturalne, mistyczno-kosmiczno-nie wiadomo co, nic tutaj nie będzie miało sensu. Dzięki temu nie musimy się martwić, a skąd oni wzięli ten samochodzik, a skąd oni wzięli coś tam, mimo tego, że i tak to jest fajnie pokazane. Tutaj, dzięki temu, że dostajemy te sceny, mam traumę po mojej mamie, która umarła, smutno mi i płaczę, a potem nagle, a w podziemiu mojego małego domku na, na wsi jest ogromny szpital. Który ciągnie się kilometrami, który się zbudował nie wiadomo kiedy, i ma sale operacyjne, które nie wiadomo skąd się wzięły. I masz tak dużo sal tam, że nasz biedny, głupi chłopak, który jest durnym chłopakiem, nie potrafi znaleźć tej jednej sali, skąd dobywa się krzyk. A jeżeli byś potraktował doktora Chichota jako też byt nadnaturalny. No właśnie mówię, gdyby. Zrobić cokolwiek, tak, ale chodzi, on chodzi jest mi tym... o to, czy da się obronić to jako tezę w kontekście tego filmu. Nie. Niestety, mm. mimo tego, że wykorzystuję tropy właśnie późnego, późnego Frediego mm -hmm. i późnego Jasona, ojeju, jeju, dostałem strzykawkę w nogę, nie dostałem coś tam w nogę, dalej chodzę, nie ma nawet rany. Sam się zaszywam i śmieję się zaszywając. Jestem spalony, ale dalej żyję. To jest ostatnie 20 mm -hmm. minut filmu, to po pierwsze. A pamiętajmy, musimy zbudować zasady. Jason, szóstka bodajże, zaczyna się od uderzenia piorunem w zombie, przepraszam, w szkielet i ten szkielet przy, przydobywa ciało i staje się z Jasonem zombie. Znamy zasady życia naszego w tym filmie. Tutaj te zasady są takie, to jest normalne, on odczuwa ból, mhm. on, jego da się popchnąć i tak dalej. Dopiero na końcu on już jest ojoj, wstałem ze zmarłych pięć razy. Gdyby ten film się znaczył, że on wstał ze zmarłych. Spoko. Okej. Okay. Ale nie zaczął się. No nie, nie wiesz, zaczął. Co wiem, chodzi? wiem, wiem, Bo... wiem. Absolutnie wiem o co ci chodzi. Ja tutaj mówię. Ja, ja mówię... najwyraźniej <laughs> bardzo lubię, jeżeli coś posiada pewną ramę klimatyczną, to znaczy je... albo mhm. jakiś taki zamknięty obszar wokół którego się będzie poruszało. Mianowicie. O ile Freddy jest dla mnie kolesiem od wszystkiego. Jason jest kolesiem od wszystkiego, jasne. Jeden boi się wody, drugi boi się ognia, jeden siedzi w snach, drugi. Nie, nie. boi się wody, to jest coś, tak, co myślił Broni u... wiem, w... wiem, 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 Pod... wiem. Jestem teraz jak ten kując w kieszeni tak, tak, albo ten, ten koleś, z którym Pani... dziewczyna poszła do kina i mówi: Bo wiesz co, bo tego wcale nie było. <laughs> A w tej scenie to, to jest Joker i on tam mówi, że im masz ich mniej, tym są bardziej cenne i to wcale nie chodziło o przyjaciół, wiesz? No. Albo, przepraszam, teraz będzie Dis, albo wszystkie mango zjeby, które komentują mi moje recenzje anime i mówią, a w Manze z 25 odcinka było inaczej i dlatego tak może być. Teraz mały Dis, bo... Ja jako osoba, która lubi anime, nie mogę zdzierżyć argumentów, bo anime, bo Japonia, bo manga. Nie tych argumentów, przepraszam. Okej. Okay. Dzisiaj, dzisiaj kufa, nie wiem. Jestem jest pełen jest agresji zły. Dzisiaj Chodzę, ja jestem ciekaw, czy to jest kwestia. Mam WD40, <laughs> jestem zły. No jakby, no dobra, nie zrobię tego rzadku, nieważne. Na oli musiałem się naoliwić. Mm -hmm. że dlaczego dzisiaj, jak tak dupka mi chodzi, to jest tak fajnie. Nie chciałem sobie Widzisz, tego nawet Widzisz, Ja ten wyobrażać. żart biorę za ciebie. Słucham. Ja, to, ja ten żart robię za, za ale ciebie. Ale to nie był ten żart. W ogóle. Nie. A nie? nie? Nie, 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 Mój poszedł w zupełnie inną stronę, ale absolutnie go nie powiem. Natomiast. Że tak tu? Nie, 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 nie. nie, nie. Już, już wystarczy. <laughs> tak, dokładnie. Potrzebujemy teraz takich małych słoiczków z główkami egipskich bogów, żeby tam poustawiać twoje organy. Ale ja rozumiem. Swoje oskarżenie, jeśli chodzi o to, że ten film jest nielogiczny. Ale ja naprawdę w kontekście tego filmu logiki ani przez sekundę nie oczekiwałem. I zastanawiam się, na ile to jest kwestia podejścia, bo ja od początku podchodziłem do tego mhm. jako komedia, trochę nostalgii, bo widziałem to już ze 2-3 razy. A do tego. Myślałem, że powiemy, hej, ten koleś też powinien mieć swoją figurkę od tam, nie wiem, kto robi McFarlane pewnie. Wciąż McFarlane albo Neka, no. I no. yy, wiem o co ci chodzi, bo też myślałem, bo po pierwsze myślałem o tym faktycznie, gdy dochodzimy do tych ostatnich 20 minut, a właściwie już 10, to ma spaloną twarz i wyciąga... Z budynku, w którym nikogo nie było od 1957 roku, wyciąga nowiutkie, niezardzewiałe, pięknie błyszczące narzędzia medyczne, takie wielkie, i mówi, że je zrobił ze spalonego, pieprzonego budynku. Kolejna rzecz, która głównia mnie po prostu, to w tym momencie, okej, okay, to jest ten nasz pan doktor, którego powinniśmy się bać, który mógłby mieć swój sequel, mm -hmm. który mógłby mieć całą serię morderczego doktora. Po pierwsze, nie z tym aktorem, który fizycznie, nie wiem, nie wiem jak bardzo boicie się. Ehm, tego leniwego snorlaka, snorlax? Snorlax będzie dobrym przykładem. Snorlaxa, który was goni. Jeśli mam być no szczery, nie. to ja absolutnie go kupuję w tej roli. Od początku no, do końca ja właśnie... idealnie mi pasuje, jako koleś, który wygląda jak twój lekarz, którego byś się nie bał potencjalnie, ale ostatecznie wyciąga coś tak gigantycznie przerośniętego jako instrument medyczny i robi ci kuku. Ja go kupuję w tym, jasne, można by go śmiało podmienić na Jerzego Sztura, ale. Na no, Janusza Drozdę, kurwa. O jest no, mniej tak samo boska. straszny. Ale mi nie chodzi o straszność ale... twarzy, żeby no, nie tak, było. Tak, tak, wiem, ale. Bo jakby... jego twarz i jego oczy super. Szczerze? Jakby gonił mnie Drozda, to bym prawdopodobnie wolał umrzeć na zawał. I jeszcze wyobraź sobie, że biegnie za tobą Drozda i słyszysz: ty, 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 ty. ty. No, przecież koniec świata. Śmiechu nie warte. No nie, no nie. No ja... <laughs> śmierci warte. <laughs> drozda... O, o, To jest horror do nakręcenia. Panie, panie drozda, my to nakręcimy. Zrobimy trailer, jak pan jest slasherowym mordercą, który po latach prowadzenia programu zaczął rzeczy, które są niezabawne, na przykład zobaczył w internecie, łapie tych ludzi i śmiechu nie warte, śmierci warte i jeb zabija. Tak jak Silent Night, Deadly Night. Albo, albo dzieciak, który wyobraża sobie, że jest drozdą, dorasta oglądając to i w pewnym mu odpada... Ale no to opowiedziałeś o, o, o. Jokera właśnie, wiesz? No, to też prawda. to ile, <laughs> ile mam pomysłów. Ile mam pomysłów, ile <laughs> mam pomysłów! To jest kolejne do naszego Więcej niż uniwersum filmowego, ewidentnie. Ewidentnie. <laughs> tak, tak, ale wracając do tego, co powiedziałeś. Tak, to mógłby być slasherowy ikona. Kuza. I przygotowując... Tu za... Przygotowując się do naszego podcastu, czytałem artykuły, znalazłem recenzję z 92 roku, między innymi bodajże z LA Times bodajże, gdzie zjechany w... Uj... Ten film został. Nieśmieszny, próbuje, nie umie, jest wtórny. Jest... Co, z czym ja się zgadzam z każdym zdaniem. Absolutnie. Rzuca tymi żartami i nie próbuje nawet nam dać czegokolwiek, co nam, co, 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 co chociaż się uśmiechniemy. A potem artykuły około 2015 17 mówiące o tym, że to jest zapomniany klasyk, do którego trzeba na nowo wrócić. I ja rozumiem tą perspektywę tych ludzi, aczkolwiek nie zgadzam się z nią. W chuj! Uważam, że to jest nasze, nasze lenistwo, nasze lenistwo slasherowe, bo to jest slasher, które no, jest, jest Tutaj tak bardzo jest większy kill count niż większość. 17. 17 trupów, że jest, staliśmy się leniwi wobec slasherów ze względu na to, że rozpieściły nasz te zajebiste, że tak się wyrażę. Jest to bardzo możliwe. Natomiast tuż przed nagraniem mówiliśmy a propos tego, że Jacas Ostatni zbiera dobre oceny, ponieważ krytykami zostali ci ludzie, którzy się na się wychowywali. W 2015 są to ludzie, którzy już żyli w tym humorze. Mm -hmm. I zdają sobie sprawę z tego, jak wyglądało to z tej perspektywy, a nie byli to. O, ja w latach 70. to się bałem tam, nie wiem, Hitchcocka. Oczywiście, że w latach 70. -tych. No, no, no. No, ale. Ja mam wrażenie, że jasne, jest tam na bank element rozpieszczenia, jest na bank ten element, który później będziemy jeszcze raz przeżywali, oglądając 50. Paranormal Activity, 20. Obecność i spin-offy. Że dostajemy mhm. w kółko to samo, dostajemy w kółko to samo. Ale wydaje mi się, że patrząc na. Filmy z 92 ten się na pewno broni w swojej niszy, która powoli będzie przedzierała się do takim tunelikiem, do mainstreamu. To ja niestety się nie zgodzę no to podejmij podejm inny film z 92, który, który. No mamy, no przecież podałeś. Mamy Evil Dead tak, 2, ale, ale to jest zupełnie ciemności? inny film. Dla mnie to jest zupełnie Zgadzam Cię, ale to jest film. Zgadzam się, ale to jest, to jest film, który łączy komedię i horror. Dobra, jeżeli, to, ta, ta, ta jeżeli to by był Double Feature, w którym leci Evil Dead i Candyman naraz, to bym powiedział OK. To się nie pasuje do się w ogóle. Jeszcze raz. Dla mnie to nie pasuje do się mhm. w ogóle. Nie da się porównać. Jasne, z... że nie pasuje, ale gdyby leciało koło no. siebie, to bym powiedział, o, to jest ta nisza doktora Giggles. A ja bym, o nie, dla mnie nisza doktora Giggles to jest. Yy, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi. Dla mnie to jest. How I Met, how I met Your Mother. <głos> nice. <głos> Sitcomy, po prostu. House MD. I, I know what you did last summer. Tylko. Dla mnie to jest, to są pchły. Boże. Yy, kleszcze. kleszcze. Masz straszny to jest problem ta w, tym, yy, w którym wyszło to, to jest wiesz, nisza? Tam, yy, 97. Bo... Tylko, widzisz. Ale właśnie, czekaj, bo, bo wiesz dlaczego to jest problem z tą niszą? Bo gdyby nasz pan doktor mordował ludzi, jak, ja wiem, że to źle brzmi, mordował ludzi i chodził sobie po miasteczku, Halloween no i jasne. tak dalej, a nie próbował się skoncentrować na, na stolatkach, na żenującym policjancie, na rasistowskim szefie policji, Sąsiadce to może by dało się coś tu uratować. Na, tutaj nie ma absolutnie żadnego bohatera, dla którego ja czuję jakąkolwiek sympatię, bo zagrani są na poziomie kartki papieru, która została zgnieciona i wrzucona do śmieci. Pewnie, możemy powiedzieć. No, sąsiadka wygląda jak zła macocha lory Dern. Główna bohaterka bardzo chce być... Wczoraj rzuciłem jakimś porównaniem, do kogo jest podobna, ale już sobie nie przypomnę teraz. Do Sydney? Z nie, ja nie, miałem nie. Takie nie. Co, no, ale może. No, jakby wzorce są. Tylko widzisz... Tak. On zabija dookoła. Mm -hmm. Ten killcount nie jest absolutnie wybity tylko na nastolatkach. Jasne, nastolatkowie się Zgadził tu pojawiają. Się. Ale nastolatkowie są bohaterami. Tylko w... O to chodzi. No właśnie, i teraz docieramy do fundamentalnej konkluzji z mojej strony, do zaleceń lekarskich. Julian, oglądaj czasem slashery kibicując zabójcom. Błagam, ja nie szukałem bohatera wśród śmiertelników. Absolutnie miałem ich gdzieś i ja tylko byłem ciekaw, czy ona przez swoje wrodzone palpitacje serca, które są w ogóle jakąś rodzinną chorobą u niej, czy ona padnie wcześniej przez to, czy on ją dopadnie. Wow. E Nieraz mieliśmy to, a mimo tego, że twa diagnoza jest wnikliwa niezwykle, to niestety nie, nie udaje jej się z, dookreślić choroby, na którą cierpie, nienawidząc ten film. Otóż ja chciałbym kibicować Mordercy, nie widzę żadnego powodu, żeby mu kibicować. Po pierwsze, powtarzam jeszcze raz snorlax, który cię goni. Ja nie mówię o twarzy, ja nie mówię o tym snorlax, który cię goni i widzimy sceny szamotaniny z nim. Żenujące są te Oczywiście sceny, po prostu że są tak. żenujące, ktoś go popycha i one nie są żenujące celowo, tylko są żenujące dlatego, bo mamy ograniczenia naszego aktora i mi się kłania za każdym razem Kane Hodder z e, Jasona. Musisz umieć zagrać mordercę ciałem. Ten facet za uja nie umie zagrać mordercy ciałem. Przypomina mi się znowu druga część e, Frediego, jak dobrze pamiętam, Albo pierwsza, gdzie było kilka scen z dublerem, mm -hmm. bo musieli, bo musieli body-double jego, bo, bo nie mogli tego nagrać z Robertem Englundem. I widzisz różnicę w samej sylwetce sylwetce no um, Oczywiście. Frediego Kowalczyka. Tak. O to mi chodzi. Ja, ja bym chciał mu kibicować, ale on jest. A widzisz? Z niego jest hochsztapler, a nie lekarz. No bo on nie ma tytułu Bum. medycznego, więc z definicji jest cholernym hochsztaplerem. Jest a nie morderca. Jest, co? No. On. Jest, wiesz, czekaj, czekaj, kurczę, jak się nazywa to, co się rozpuszcza w wodzie i to nie jest medycyna? On jest homeopatą wśród oh, lekarzy, wow. homeopatą wśród morderców. O oh, wow, wow. To, jest, to jest dobre, szanuję. Nice. Ludzie bardzo często... Zmuszasz mnie, żebym kombinował. <noise> Powiem ci, że ludzie bardzo często zapominają słowa homeopatia. Ostatnio to był przecież taki hit. Ostatnio, mówię 5 lat temu, czy 10 <noise> pewnie. Czas mija dość szybko, W moim szybko, ja ostatnia. To, jak ja bym powiedział ostatnio, to pewnie XIX wieku tak, by było. Tak, tak. A wiesz co, ostatnio widziałem takiego kolesia, on chyba był z Polski, fryzjer, mordował prostytutki. No ale, wiesz co, ja z jednej strony chciałbym się z tobą zgodzić. Moja etyka zawodowa, moje powołanie się na klauzulę sumienia nie pozwala abym się z tobą zgodził, chociaż raz w ciągu trwania podcastu. Więc nie mogę tego zrobić, zagrywam kartę UNO, mój niebiesko biały smok w pozycji defensywnej już czeka na jakąś inną kartę z Yu-Gi-Oh!, ale nie znam żadnej innej. Więc dla mnie to, jak on się porusza, to, że jest w pewnym stopniu ograniczony przez swoje gabaryty, dodaje do tego, że... To jest zamknięta historia i my nie dostaliśmy sequelu, bo jasne, gdyby on przetrwał, to najdziwniejsze, to jest jedna scena, która mi się bardzo nie podoba, bo ja nie lubię wymuszonych prze, przełamań czwartej ściany. Gdyby on to przetrwał, to pewnie dostalibyśmy tam Doktor Hichot 2 powraca, Doktor Hichot 3, mm. Zemsta, nie wiem, Krotochwil, cokolwiek. Ale na szczęście to jest zamknięta historia. A ja sobie cenię jednorazowy wybuch kreatywności kończący się zwieńczeniem historii i nieposiadający próby pompowania. Wishmastery są doskonałym mhm. przykładem na to. Gdyby była tylko jedynka, byłoby najcudowniej na świecie. Pewnie wszyscy by mówili, że bardzo chcą, ale potem jakby dostali, to by byli wkurzeni. I z wieloma, wieloma filmami tak będzie. I tutaj jest to godne mm -hmm. podziwu. Nie interesowanie się zasłonami Uf. przez mojego kota. No właśnie, widzę, coś tam się rusza z boku. Ja, to jest poltergeist. To jest niesamowite, jak bardzo możemy się różnić z tej, tej opinii. Bo jak, jak użyłeś stwierdzenia wybuch kreatywności. To, to, to we mnie się całe ciało zgnieciło. No dobrze, no bo ty był, to potraktowałeś to ta, ale po prostu. Ale przecież to jest tak samo, jak, poczekaj, jak mówisz, to, to, to czy masz to, to, to jakiś to problem. To nie oznacza, że wiesz, ja chcę ci wybić zęby, <laughs> zabrać portfel i sprawdzić, jaki masz numer telefonu, żeby wyrzucić twoją kartę SIM. To może być troska, a z wybuchem kreatywności, żeby dosz, doszacować, chodzi o to, że ktoś miał pomysł na film i go zrealizował i to jest zamknięta historia i nie dostaliśmy z tego tasiemca. A... Rozmawialiśmy kiedyś. Nie pamiętam z którym. O, ta w ogóle. No, brawo, że ta można. Mm -hmm. Kolejny pijemy, shot. Rozmawialiśmy. Nie pamiętam już przy którym filmie, ale rozmawialiśmy o. To są, dla mnie się dwa, dwa problemy. Um, rozmawialiśmy o uh, tym, że niektóre horrory po Halloween zaczęły powstawać na zasadzie. Widzimy święto i dopasuje, dopasowujemy do tego uh, horror. New Year's Day. New, New, New Year's Eve. Day, jak dobrze pamiętam. Czy też New Year's Evil. evil. New, New Year's Evil. Mm -hmm. Tak się, tak, tak się nazywał. To był tego idealny przykład, który niestety no, najlepszym horrorem nie jest. I uważam, że wysyp kreatywności polegał na tym, że ej, a co gdybym lekarz zabijał? Koniec kreatywności. Ponieważ scena zabicia tych dzieciaków, mam ogromną strzykawę po pięć... Dobrze, ilu Mikołajów zabijało? Po 40 latach? Gazyliard. przynajmniej? Ilu lekarzy zabijało? <laughs> Znaczy, wydaje mi się, że więcej, bo pamiętaj, jest, jest film Dendysta, którego tak, ja się boję. Tak, ale to jest jak... już specjalizacja. <noise> ale wydaje mi się, że w tym momencie dzielimy włos na czworo. Ale sięgamy <noise> po zupełnie <noise> inną traumę i fobię. Zupełnie inną. Bo... Aczkolwiek w tym filmie mamy scenę ząb ząbków, Tak, mamy scenę Otwier Otwierania paszczy. I to jest ładna scena, gdyby była dobrze nakręcona. I ten ci się nie Żadna podoba? scena nie jest dobrze nakręcona. Nie podoba ci się one-liner? E, tak, tak, tak. To, to, to ja, kurczę, bo, bo mam tak dużo problemów z tym filmem. A ja, ja wyciągam nie, nie cały czas z ciebie z rzeczy, które ci się nawet podobają. E, bo to, że tam jest jakieś ładne ustawienie, um, ustawienie pomysłu, a potem kamera nie potrafi tego złapać, jest dla mnie najgorsze właściwie, bo. Mamy tu moment, gdzie ja faktycznie złapałem, o, jest jest element komediowy, gdzie ziomek, który ma 50 prawie lat, jest z nadwagą, ma malutką torebunię, z tej malutkiej torebuni wyjmuje ogromny plaster, tak mniej więcej 2,5 metra na metr, którym w ciągu sekundy dusi kobietę. Tak jak tym do pompowania, do mierzenia, mm -hmm. ciśnienia. I to, jest... to akurat uderza o, 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 w mój największy to w ogóle. lęk związany z lekarzami. Nienawidzę mierzenia ciśnienia tym ustrojstwem. No od razu dostaję paranoi i zaczyna mnie skręcać, więc wizja, w której ktoś jest przez to uduszony, to jest wizja, którą ja mam od dziecka. To widzisz, to ja, jako osoba, która bardzo to lubi, zawsze lubię, jak oddaje krew, to, wow, to jest takie zabawne. Uh, wie... Ja nienawidzę... To... A, idź pan. Więc dla mnie tutaj mamy po raz kolejny magiczne narzędzie do mordowania, gdzie on jeden, je, jeden raz robi takie plik. Ja wiem, jak to się zap... Tam musisz napierdzielać jak Alems Armstrong na Tour poloń, nie wiem czemu, ale przyjechał na Tour poloń, żeby w ogóle to się napompowało, no. bo to z reguły jest dziurawe i tak dalej, a on jedno pleknięcie, pluk, o Jezu i zabiło człowieka. I gdybyśmy tutaj dostali jakiś na przykład efekt specjalny, rozsadzenie głowy, cokolwiek ale co wygląda, ładnie wypadnie, Oczków, jak ze skowytu. Ale dostajemy make-up i nie jest on przerysowany. Jest, gdyby z kolei to, to był... jest jedyna Gdyby rzecz. była wybuchająca głowa, to byś powiedział... no to, dla, to bym się śmiał. Ale dlaczego on jest z Looney Tunes? Przecież on do tej pory był rzeczywisty. No bo, bo wtedy to byłby... Bo się śmieje w chuj czasu, to wtedy by pasowało. Looney Tunes, Doktor Hichot, to jest to, co, bym, to, co byłoby Jasne, dobrym byłoby pomysłem. Jasne, byłoby super pewnie i gdybym teraz miał zlecać yy, remake to wolałbym dokręcić aspekt komediowy niż jakikolwiek inny ale jeżeli mamy tutaj z twojej strony zarzut w postaci hej ten koleś traktuje się na serio a wyciąga za duże instrumenty medyczne no właśnie raz wyciąga takie raz takie no, o to chodzi tutaj nie ma dobra. konsystencji żadnej konsekwencji <noise> konsystencji Konsysten... konsystencji też konsystencja Dobrze, czyli że ten film jest, jest taką samą zawiesiną że nie ma, mm -hmm. nie ma takich grudek że ta, ta Czy, kaszka czyli malna, nie skalibulowała jak krew. tak kontynuując nie ma nie ma żadnych zakrzepów nie ma zakrzepów to fakt wracając ponownie widzisz zaczynam chichotać mm. To już jest ten moment. Ja wiem, gdzie mieszkasz stary, ale idąc dalej. Gdybyś dostał komediowo przerysowaną scenę ala Luny Tunes, w której wybucha kolesiowi Web od pompowania. To by było kolejnym argumentem dla ciebie, żeby powiedzieć, że to jest niekonsekwentne. Oczywiście, że tak powiedziałbyś. Nie, tak. nie. Dobra, to się zgadzam. Jak ty mówisz, że nie. Nie, nie powiedziałbym, bo właśnie o to chodzi, że ten film nie potrafi się zdecydować. On próbuje być tą komedią, ale tą komedią jest za mało, bo za chwilę dodaje nam poważne rzeczy, i to, że nasz morderca próbuje wyrwać serca ludzi, nie wiadomo, po chuj. Przepraszam w całym ale to nie ma sensu w ogóle. Jego, on wyrwał serca sześciu czy ośmiu osobom, a potem chce zrobić transplantację serca tej dziewczynie, tylko że to w ogóle nie ma sensu, bo, bo, bo on nie utożsamia tej dziewczyny ze swoją mamą. Ale nagle dodajemy mu element właśnie motywacji Jasona, co, co nie ma sensu. Kompletnie. On raz w którymś momencie wspomina, że jest jak jego matka. No super. To jest jeden moment. O, że jego mama też była chora. W zamkniętej Tyle, historii nie, nie, nie potrzebuje więcej. Leczenia. Naprawdę nie potrzebuje więcej w kontekście czegoś, co się za chwilę skończy. W kontekście czegoś, co bawi się jakimś schematem. Może nie bawi się najlepiej, ale bawi się w 92. Grubo przed tym, do czego to przyrównujesz? Pięć lat przed tym. No, do, no to prawda, ale no, jeżeli, jeżeli wychodzi w tym samym roku co e, Armia Ciemności, ale tak? to I, jest inny rodzaj humoru. To jest jakiś mo No właśnie, ja nie wiem jaki to jest rodzaj humoru. Ja, dobra, powiedziałeś, to jest zeszyt dobry. No humor, jasne, tak? humor tylko, dobry. Tak, tak, tak. Tylko, tak. tylko widzisz, który raz na moment jest poważny, raz nie. Mamy scenę panów doktorów, kurna. Mamy mamę, która, która umarła, naszej głównej bohaterce, i tatę, który rucha nową dziewczynę. I nowa dziewczyna zaczyna płakać, że została... E, e, w, w, w jakim no, filmie, który traktuje się niepoważnie, który wie, że jest komedią, dostajemy e, kłótnię kochanków, młodej kochanki i tatusia. E, ona chce zburzyć nas związek i sekundę później ona ma całe oczy zapłakane i wchodzi z lodami do swojego pokoju. To ku**y o to mi chodzi. Tu nie ma konsekwencji y tematycznej, y y efektowej, y propsowej, aktorskiej, nie ma żadnej konsekwencji. I dlatego ten film nie działa. Nie dlatego, że, nie, że, jest, że jest komedią. Niech se kuwa będzie komedią, ale on nie umie być komedią. Owszem, nie umie być komedią, ale ponownie mówię o regule pierwszeństwa. Przypominam ci! Przyrównałeś ten film albo skategoryzowałeś go razem z tym, że wiesz, co robiłem zeszłego lata? Tak? Ze względu na, na to, ile czasu poświęcamy na obserwowanie naszych głównych bohaterów, a nie naszego slasher-killera, czyli nasze, że nas, naszych nastolatków, mm -hmm. których nie lubimy. Pamiętam, rozmawialiśmy, się zgadzały że to tak filmie. samo możemy Jak powiedzieć. Nie lubimy nastolatków, ale to samo możemy, to nie damy możemy rady powiedzieć. Ale powiedzieć. O tym, o House of Wax, nowym. A ja nie lubię House of Wax. Nowego czy starego? Stary z którego Jezu, roku? Jezu, 60 któryś? To nie, starego nie, 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 nie nowego. Okej. Okay. Starego, starego Tego nie z, Tam była Paris Hilton chyba, nie? No to Nie, chodzi mi tylko o to, że widzisz, to są lata 2000, kiedy gdzieś tam zrobiła się ta cholerna eksplozja, a doktor Giggles, gdyby powstawał w latach 2000, to wiele by się nie różnił. Wciąż miałby lepsze sceny śmierci. Miałby prawdopodobnie bez naszego czarnego i wolałbym je niż scenę jestem czarnym, bardzo głupim człowiekiem, bo oczywiście musi być bardzo głupi. Wbiegamy do pustego mieszkania i pukamy w ściany, w tym między innymi w ścianę zewnętrzną, szukając nie wiadomo czego. Zostajemy przez białego, najbardziej białego... A to dupka fakt. Duplikowane... Wersję odgadzam. vanille ice. Ja pierdolę. Zostawieni w ogóle. ha, ha, ha. zostawiamy mojego czarnego kolega. Ha, 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 ha. Na pewno to jest swoją drogą, właściwie mamy trójkę czarnych postaci w całym filmie. Wyraźnie w białym mieście i wyraźnie są tylko po to, żeby być czarnymi. Czarny policjant ma cały tekst napisany tak, że każdym dialogu musi powiedzieć fuck albo fucking. Nienawidzę takiego pisania. Nie żenującego żadnego pisania postaci. Tutaj się zgadzam, ale Jest jak to wygląda jego śmierć? No właśnie, jak wygląda jego śmierć? Staje przy drzwiach, a my widzimy wychodzącą, wy, wychodzącą igiełkę i tyle. I o, o, umarł, umiera w ciągu sekundy, a potem jego dziewczyna, wychodzi pan doktor ze strzykawką. I słyszymy tylko krzyk. O, próbujemy być poważni? Nie próbujemy być poważni, ale ta scena tak wygląda. Więc znowu, nakręcenie absolutnie każdej sceny jest żenujące, jeżeli chodzi o pokazanie horrorowych elementów. Wbicie, y, tam są chyba nożyczki jakieś takie, wbicie nożyczki w plecy pana doktora. Nie widzimy tego. Gdzie jest horror? Czego nie Gdzie widzimy? Gdzie tu jest horror? Gdzie jest krew? Nie widzimy wbicia w Oczywiście, plecy. że widzimy. Jest wbite w ramię. Nie, widzimy wbicie w nogę widzimy wbicie to widzimy w tym, on upadł, nie, ale nie widzimy, widzimy bicia to, to jest sceny perspektywy dziewczyny widzimy perspektywę dziewczyny i uderzenie on upada i widzimy e, że ma to wbite w bitek okay. nie mamy tego horrorowego ekstremum nie mamy zresztą się mówiąc o tym że jego odpowiedzią na to jest miecz, jest walka na miecze z panem doktorem I... to nie jest walka na miecze jasne to jest tak przedstawione to jest nakręcone. to jak jest patrę, tak przedstawione i za tę scenę ja to uwielbiam dla mnie ona jest super. Jest tak absurdalna, że ja się uśmiecham. Ale widzisz i znowu. I, I gdyby ten absurd był esencją tej sceny, super. Ale pamiętaj, że nieustannie mamy kamerę zjeżdża na dół na najgłupszą nastolatkę świata, która nie potrafi wyjść z małego pomieszczenia, ponieważ najwyraźniej czołganie zajmuje 3 A, ale godziny, ona żeby jest głupia, się zostać. Nie, bo mo monitor serca wrzuca do akwarium, już pomijając nawet to, że będzie beznadziejny odczyt. Ale później. robi to na złość taty. No dobrze, ale na złość rybek też. Więc zacznijmy od tego. I swoją drogą nie, 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 ten monitor nie zabija żadnej rybki, co też jest durne. Ale spoko zabije ją, <laughs> jeżeli się nie <laughs> to zbada. Jest inna sprawa. Więc moi drodzy, badajcie się, to jest pierwsza rzecz. A druga, <laughs> znajomy miał dokładnie taki sam monitor i, i, i kojarzę, że to jest trochę niewygodne, tym bardziej, że gdzieś tam jest nakreślane. I to mnie irytuje, bo ja nie cierpię stolatków w większości filmów. I tutaj też ich nie cierpię, oczywiście. I będą mnie irytowali, dlatego moim naturalnym mechanizmem obronnym jest ten koleś z bronią, który może im zrobić krzywdę. Dajesz stary, zrobim krzywdę, usuń ich z tego filmu i zgiń w ciekawy sposób. Tyle, że ona... Ty... Zgadzam się. Tyle, że dla mnie ten pan morderca jest takim samym irytującym nastolatkiem jak inne nastolatki. O, oh, wow, nic naprawdę. Nim dla mnie. Tak, on dla mnie, nie powtarzam, on dla mnie nie jest ciekawy. Zarówno sposób chodzenia, zarówno sposób poruszania się. Sama idea jest super. Sama idea doktora Kichota jest super. Ale jak widzę kolejną scenę, gdzie on po cichutku skrada się po schodach, gdzie y, dzieciak gra w doktora Mario, ha, ha, ha gra joystickiem. To mnie wkurzyło. Doktora Mario. To Chciałem mnie powiedzieć. zdenerwowało. Jakie Jaki sprzęcior Nintendo miał taki joystick? Jaki? Żaden. To jest bodajże z Atari albo z Ami Nie zdziwiłbym się. Ergo. No tutaj nie zostało odrobione lekcje. Przepraszam, jak na tak, 92 ale... powinniście wiedzieć. Mhm, ale Mogliście po zadzwonić mamy... do mnie, bo My... ja, ja już się urodziłem. <laughs> już, 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 już wiedziałeś, co zrobić. Ale po pierwsze, mamy naszą jedną bohaterkę, która przebiera się i mamy niby seksualną scenę, gdzie oni wiedzą, że ten chłopak jest na dole. I ta dziewczyna wie, że ten chłopak jest mhm. na dole. I ona pierwsze co robi? Ojeju, facet facet poszedł założyć prezerwatywę, co najwyraźniej w tym w świecie tego filmu trwa trzy godziny. I wymaga pójścia i do toalety? Najwy... Tak. Ale okej, okay, ja nawet to no jestem ale... w stanie zrozumieć, że wymaga pójścia do toalety. To jestem w stanie zrozumieć, powiedzmy, to są dzieciaki jeszcze. Ale nie, nie jestem w stanie zrozumieć tego, że ona zdążyła się przebrać i nagle mówi: kurczę, miałam się ruchać. A to ja se pójdę na spacer po mieszkaniu całym, po domu całym, i zacznę sprawdzać temperaturę i coś tak. To nie, to nie ma sensu. I ona stoi i widzimy to ujęcie z dołu, które ma być troszeczkę też seksualizujące. To jest ujęcie tak, jakby tego małego chłopca, który gra w tę grę. To też jest żenująco słabe, a potem musimy przejść do tego najgorszego bohatera świata, który, nie pot który próbuje szczoteczką do zębów wyłowić prezerwatywę z kibla. To nie jest zabawne. No nie, nie jest. To jest cringe'owe. Oczywiście, dżube. że nie jest zabawne. I, ja, i ta scena trwa z 5 minut! Generalnie najzabawniejsze i można by się do tego dowalić jest to, że koleś nie zauważa, że jego ważąca około 50-60 kilo dziewczyna zamienia się w 120-kilowego białego lekarza z bronią w ręku. No pewnie, można się do tego dowalić. I wiesz co? <laughs> Twój gniew jest tak uroczy, że moje serce topnieje. Nie wiem, czy jest to, bo trochę mi też drętwieje lewa ręka, więc są spore szanse, że mam po prostu wylew. Więc masz Ale ja chyba wiem chęć. i powoli zaczynam się zgadzać z Tobą co do jednej rzeczy. Koncept jest przeze mnie zmitologizowany i gloryfikowany. Realizacja jest przeze mnie pomijana. Mhm, to prawda. tak Też tak odbieram to troszeczkę, bo ja nie mam problemu z konceptem. Ja naprawdę uważam, że same, że chodzący po, 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 po mieście zabijający lekarz, nawet odwiedzający starsze, młode osoby, to jest super sprawa. Nawet w tym momencie jestem w stanie kupić tą jego formę snorlaxa, tego, tego faceta z nadwagą, który chodzi powoli, jest... Nie ma nic sobie z mordercy. Przepraszam, nie ma w sobie absolutnie nic z mordercy. Nie jest absolutnie przerażające. Ale jestem w stanie to kupić. Ale tutaj, gdy, gdy... No... Obejrzałeś kilka slasherów i potrafisz zauważyć, że gdy morderca gdzieś się kryje i wykorzystujemy ten trop, że ty nie rozpoznajesz mordercy, to staramy się jak najbardziej go ukryć. A I każdy z nas krytykuje, gdy ktoś mówi, ej ty dwumetrowy typie! Czemu jesteś moją dziewczyną w mroku, to ja idę do ciebie bez latarki. Za każdym razem to krytykujemy. Mm -hmm. A tutaj jesteś, wiesz, twoja, można powiedzieć, twoja miłość do koncepcji yy, daje ci, mówi, no dobra, niech będzie. No ja nie mogłem, dla mnie cała sekwencja tych mordów właśnie była pozbawiona, pozbawiona uroku, tego co może, co, co Freddy Krueger potrafił zrobić. Uroku zabawnego, jak to, jak to brzmi, zabawnego Ponadnaturalnego lekarza, mordercy, który, kurczę, niech on sobie będzie demonicznym mm -hmm. lekarzem, niech on sobie, kurwa, ja będzie wiem, lekarzem, który zmartwychwstał. W dupie to mam. Ale jeżeli jego jest cał... W dodatku, jeżeli leżę na boku, bo to jest dla mnie ta scena, jest dla mnie, Leże na boku z jedną ręką tu i tutaj z takim malutkim, takim kurwa malutkim, a jak się nazywa, nieszpadlem. Sztychówką? To jest słowo, sztychówką. którego szukałeś? Chodzi ci o. E, skalplem. Tak, i ja idę z drugiej strony, będąc 19-letnim, niezwykle wysportowanym młodym mężczyzną, zauważam tego człowieka. Ten człowiek zamiast mnie zaatakować, on zaczyna do mnie mówić, a ja nie mam czasu ani siły uciec od 50-letniego prawie kolesia z nadwagą. To sorry, to ja nie ma we mnie ani sekundy wiary w ten, ten kontekst tych sytuacji. Wiesz o co chodzi? Na zasadzie. E do, jak dochodzi do mordu? Mord jego dziewczyny, nie dziewczyny, jego mamy, czy żony, czy kogoś tam, mm. tej, tej, a, tej, tej, tej biednej płaczącej dziewczyny. On ją otacza jakimś sznureczkiem w ciągu trzech sekund, jednym małym sznureczkiem i ona jest, ojej, nie mogę się ruszać. Jak? Jak? No zróbcie coś. Zadbajcie o to, jak mówiliśmy o pile. Jakkolwiek żenująca jest cała seria, gdy spojrzymy na kolejne części, to zawsze staramy się dbać, żeby te pułapki, żeby to złapanie, to miało jakiś sens w tym małym naszym świecie. A tutaj nie dbamy o to. Ludzie nie uciekają, ludzie nie, potra nie, nie potrafią nic zrobić właściwie, biją się na miecze jak debile, a nasz pan doktor ma dostęp do tabletek po, w budynku pustym przez 50 lat, która potrafi cię u duszo udusio zabić w ciągu 12 sekund. W momencie, kiedy zacząłeś podawać inne przykłady e, dobrych slasherów, musiałem się z Tobą zgodzić, bo jasne, mamy te jakieś progi, mamy te jakieś priorytety i to, jak się mniej więcej plasuje dr Hichot, dr Giggles na tej skali. I pewnie zgodzę się z tobą. I jasne, o wiele chętniej bym zobaczył po prostu kolesia, który mówi ja jestem tym doktorkiem, o którym mówił Królik Bugs i za chwilę wychodzi dosłownie Otwiera się lekarska torba, i on z niej wychodzi, jak z jakiegoś portalu, i staje się tym demonicznym wcieleniem twojego lekarza rodzinnego zaraz po tym, jak zamordowała go twoja matka, bo nie wiem, leczył cię wilka korą albo innym ustrojstwem. No. Brzmi dziwnie, jakbym mówił z autopsji. Ale. Ja będę chyba faktycznie zgadzał się z Tobą i stawał po stronie obrony koncepcji i tego, że jeżeli tylko ktoś to ogląda, to zróbcie remake tego, ale dokręćcie jedną stronę. Dokręćcie albo ten element powagi, chociaż nie jestem po tej stronie barykady, albo dokręćcie mhm. samą strefę żartu. Zróbmy z tego mm -hmm. dosłownie kreskówkę, bo jasne, da się niewidzialnego człowieka przedstawić na poważnie, z problemami, da się to wytłumaczyć technologicznie, chociaż jest to już praktycznie science fiction, ale kiedyś to też było science fiction, mm -hmm. więc to się da zrobić. Ale myślę, że osoba taka jak, nie wiem, Jordan Peel byłaby w stanie to mm. przekręcić tak bardzo, i oddać temu konceptowi jak, jakiś tam szacunek, i nadać nowe życie, że ja bym chciał to zobaczyć. Bo moż, okay. możemy zacząć Zgadza z każdym się. tropem Jordana Pila. Możemy zacząć od tego, że w małej miejscowości pełnej białych ludzi znajduje się jeden czarnoskóry lekarz i nikt mu nie ufa, bo to jest Teksas. I zaczyna mordować. O, dobre, dobre, no. A słuchaj, ja nawet bym kupił Stephena Kinga robiącego tą wersję. Bo to jest że, trochę że to jest lekarz. Że jest opętany przez kogoś i jedna dziewczynka, która. Chociaż może w trochę bardziej Widzi te morderstwa. To prawda, bardziej Mastertona. No, tutaj dodać trzeba byłoby dziewczynkę, która widzi, że on mhm. morduje, a my, my nie wierzymy jej, że, że ona wierzy. A on jest opętany przez kosmiczną kometę, która przeleciała Ewentualnie jest to właśnie dziewczynka, that cried wolf która mówi, a bo ja widziałam, jak on zabija, bo ja widziałam, ale nikt jej nie wierzy i dopiero w momencie, kiedy tam... I boi się lekarza. No, i boi się lekarza, oczywiście, się, bo to, to jest z i... pediatry. Mhm. Tak, tak, od tego się może zacząć, albo, albo on po prostu podmieniony przez obcego, prawda, mieliśmy tyle tych takich podmian, że to nie jest już prawdziwy lekarz, a to jest właśnie, nie wiem, zjadający mózgi potwór i bawmy się tym jak najbardziej. Ja nawet teraz specjalnie, żeby jeszcze bardziej... Zasięgnij opinii trzeciego stopnia kosmiczni lekarze. Kosmiczni. Ja bardzo bym chciał się oddać kosmicznym lekarzom, cokolwiek to brzmi. Żeby... Jeżeli jakikolwiek istnieją, nie wierzę, że jesteście gości niż NFZ, więc dawajcie. <grym> nie, nie to nie jest do... możliwe. Też gadaliśmy przed podcastem. Gwarantuję, że jeżeli macie zęby, to nie macie w nich czarnych plomb. Ale wiesz co, aż w pewnym sensie zmusiłeś mnie, żeby spojrzeć sobie na tą listę horrorów 92 i chciałem powiedzieć, że jeszcze gorzej wypada nasz Doktor okay. Kichot. Mamy Buffy po strach wampirów, mm -hmm. gdzie mamy tak. e, komed komedio-wampirowanie, vampiro mamy Draculę, ale tego poważnego, Hellraisera 3, który wciąż jest znośny. No. Mamy czwartą część, The House, który jest bardzo komediowy w tym stylu. Okej. Okay. Okay, no nie, no. mamy cmentarz dla zwierzaków 2, który jest, jest ok, jest ok, on jest bardziej straszny szczerze powiedziawszy no, niż tam. Ma świetnego aktora krop. głosowego. Tak jest. Tak jest. Mamy kosiarza umysłów. Mamy obcy trzy. Kosiarz umysłów podajesz naprawdę się jako coś lepszego? Tak, uważam, że kosiarz umysłów jest lepszy okay, niż ten. Okej, wow, wow! Taki jestem. No. Tak bardzo. Mówię, z tych 70, my mamy 76 odcinków za nami. Uważam, że to jest dolna piątka naszego podcastu. Oh snap. Bardzo uczciwie. Oh snap. To jest, kuwa, dawno mnie żaden film, tak nawet przyznam się, że, że przed ym, rozpoczęciem, zacząłem przeglądać i tak. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. I miałem taki moment, że. Czy to jest najgorszy film? Który. który czy tutaj ja muszę zmienić, zmienić nie, listę nie. do wkurzania Juliana? Doskonale. Już notujemy. A czyli, no bo ty tak naprawdę dajesz głównie po 2000. Ja po 2000 mam o 92 drugi. Lata 90. są dla mnie dużo gorsze. Tu mamy jeszcze Critters 4. I Critters 4 mają dokładnie te same problemy horrorowo-komediowe, które ma Dr. Giggles. Lepsze sceny, lepsze efekty. Więc jest naprawdę. Bo ma budżet. Nawet. No to prawda, to prawda, że był tu jakiś budżet. Tu patrzę jeszcze Człowiek Pogryz Psa, ale to nie końca horror. Nie. Ale wyskoczyło to tak. Tak, horror komedia. Z rodzicami sobie obejrzyjcie fajnie. I jest ojczym 3. Nie widziałem chyba ojczyma ja trzy. nie dotarłem, aczkolwiek... aż tak daleko. Aż tak daleko, no właśnie. No. Więc e, i Twin Peaks wyszło. Mm -hmm, tak, Fairly Więc, no właśnie, więc wiesz, więc to jest. Ale nie patrz, patrzę na aktorów, nie kojarzę kompletnie. Ja tutaj właśnie, właśnie zerkam. Co jeszcze robił nasz reżyser Mani Koto? Am, e, American Horror Story. Tak? Zrobił bardzo dużo rzeczy dobrych. No tak. właśnie, zerkam. Pisze wciąż. I to jest dla mnie szokujące. I jak ty się zerkasz, to ja teraz zacznę o jeszcze jednej scenie, mm -hmm. a ty będziesz powołaną obroną. Dexter. E, mhm. Mm nie no, Ziomek wyraźnie wie o co chodzi w horrorze, więc to mm -hmm. nie jest artysta, wiesz, no, bez No, Dlatego... Alfred Hitchcock przedstawia. Mhm, mm więc. Potem robił opowieści z no. A w 2001 zrobił I... film, który się nazywa najlepiej na świecie Zenon The Sequel dla Disney Channel Zenon oh. the sequel. Potem wyszło Przyznam Zenon Z3. A wcześniej co było? Zenon Girl of the 21st Century. Zenon the Girl. To to jest Zenon, to jest dziewczyna, no właśnie. Uh -huh. 21st. Mm -hmm. Tak, no, scena, poproszę. No to jest Zinun, Zinen. Scena. Luc Najpierw... Mm. <laughs> pierwsza scena, najpierw, gdzie mamy... Cześć, jesteśmy dwoma dziwkami i ruchamy się ze wszystkim, co się da. Nie wiem, czy da się gorzej napisać dwie kobiece postacie, które podchodzą do naszej głównej bohaterki, jego dziewczyny i A, jego, jej faceta. już Cześć, wiem, dlaczego łatwe. o tym mówisz, bo przed chwilą powiedzieliśmy Twin Peaks i ci się skojarzyło. <laughs> bo ona zagaduje, ooo, Twin Peaks więc mój tak, e, tam, wiesz, gadzi Móżdżek. znam tę nazwę, bardzo lubię. Ty dałeś, <noise> tak, no właśnie, to, to i na plus, dlatego, że scena jest żenująca, nie, 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 bo te dwie nie, no, dziewczyny chodzą okropne. razem, potem idą do dwóch facetów ruchać teoretycznie i mówię tak obrzydliwie, bo one są tak pisane, są, one są pisane nie, nie są pisane i potem nagle jesteśmy, nie wiadomo dlaczego, wy, uwaga, uwaga, w scenie, w miejscu, gdzie trenuje zespół instrumentalny, mhm. gdzie co metr leży parka i się migdoli. Gdzie? Gdzie? W American Pie. W American Pie mamy jedną dziewczynę, która opowiada o tym, jak trenowała. I, to, i, i po, po dziś dzień nienawidzi tej, tej sceny, bo wciąż ludzie na lotniskach i gdzieś tam w ogóle zaczepiają ją z tymi tekstami. Ona gdzieś tam. No, Nie jest to dobrze, no. Trochę tak niefajnie. Tak, ale kuwa, mamy. Dosłownie, to, to wygląda jak, jeżeli ktoś oglądał kiedyś Anaconda 2, roczne Orchidee. Ja już jedynkę ciężko trawię. Ja bardzo lubię jedynkę. Ja mam ja problem z tym filmem. John Voight przepiękny, Ice Cube cudowny, o, tak. najbardziej czarny czarny Lopez wspaniała, <laughs> Owen Wilson Uuu. przewspaniały, to CGI cudowne. No, taka ekipa? Tam jest troszeczkę prawdziwych efektów, no jest które troszkę, są super. No jest troszkę, kilka. Zobacz, ja, ja, no, ja pamiętam dwójkę. Albo czwórkę! W trójce jest e, David Hasselhoff, polecamy. To ja tylko Nie ja widziałem. A, widzisz. Więc w dwójce mamy taki, nagle oni chodzą nad wielkim pitem, nad wielką dziurą, w tej dziurze mamy mnóstwo gzących się, spółkujących ze sobą anakond, które lubią tak robić. I to jest dokładnie to samo. Mamy spółkujących ze sobą nastolatków. Czy w Dwie nasze... Ser Nie, właśnie powinien, gdyby chociaż leciał. Ale tam jest muzyka, w ogóle też muzyka jest ohydna w tym filmie, przy okazji, niedopasowana totalnie, SCORE. I nagle oni tam się zaczynają mignalić, i te dwie dziewczyny próbują jednego faceta naszego, głównego, pozytywnego bohatera, który na końcu przeżywa i wraca do swojej dziewczyny tej samej nocy, której puszcza się z inną dziewczynką, która zaczyna, w cudzysłowie, obciągać saksofon. saksofon. Ja pierdzielę, jaka to jest zła scena. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że jestem w szoku, że przez przypadek wydała czysty dźwięk na saksofonie, byłoby to ciężkie do zrobienia. Ale yy, dam też pewną ciekawostkę. Ustnik należy zwilżyć przed graniem. Być może nie robiąc... Ustnik tak, ale nie całą rurę. <laughs> nie cały saksofon. Ona, ona chciała sprawdzić, jak wiele saksofonu wejdzie do gardła. <laughs> nie w sposób seksowny, przepraszam. To nie jest seksowna scena. A pamiętajcie, kto to mówi. Ja to mówię. <laughs> Co ty, sprawdzasz teraz saksofony, czy co? Nie, 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 tak po prostu sobie przeglądam jeszcze, wiesz, różne rzeczy, może znajdę jakiś, jakiś argument. O, wiesz co? Wiesz, że nasz aktor grał, no. w, nasz doktor Hichot grał w American Pie 2? O kurczę, kiedyś w Darkmanie. To nie wiedziałem. I w Darkmanie Dark 2. Właśnie, w Dark wiem, w Dark grał. grał, swoją drogą jest to, ten aktor nie jest fanem tak naprawdę tej roli. Nawet, gdy się pojawią na jakichś konwentach, to proszą go, żeby się zaczął chichotać i on e, odpowiada, no niespecjalnie chce to robić, nawet na konwentach. E, I jedną z wymówek, kiedy kiedyś powiedział przed pokazem specjalnym, było to, że no za chwilę będziecie to widzieć, co 5 minut, no już dajcie mi spokój. Mhm. Nawet on widzi trochę, a to jest aktor, który zdobył Emmy, który zdobył jakieś ileś tam nagród, Fire. nawet on widzi... <laughs> No, więc, więc, więc to. Żeby nie było. To jest dobry, moim zdaniem, mm -hmm. aktor. Który nie, no ma jasne. Dobry My go rent. oceniamy w kontekście tej roli. To nie jest tak, że nienawidzę tak. tego człowieka, bo źle zagrał doktora Chichota, nie. No bez przesady, też nie ekstrapolujmy. Nie, ale żeby nie było. Cała reszta to są źli aktorzy tak. po prostu. Tak, bo tutaj ewidentnie to jest różnica, bo nie bo tu wyszedł. mamy dobrego aktora. Tak, dobrego aktora, który źle, moim zdaniem, źle zagrał, nie, tylko, też... że e, w mm -hmm. tych artykułach po 2015 wszyscy mówią, że najlepszy na świecie jest. Ja nie rozumiem. Przepraszam. Ja tylko wyjaśnię, że zły casting nie oznacza, że wybrano złych aktorów. Może to też oznaczać, że dobrano złych aktorów do konkretnych ról. Ergo, o ile ja bym bronił doktora Chichota jako samej postaci, jako kogoś z taką posturą i on wywołuje jakiś we mnie impuls podobny do lęku, Mm -hmm. Tak, reszta, nie wiem czy to są po prostu najtańsi aktorzy w mieście, czy to byli, nie wiem, studenci filmówki, którzy akurat robili kurs, cokolwiek, mogło tak być. To jest 92, to był Dziki Zachód. Więc, no, no nie wiem, ale nie da się na nich patrzeć i powiedzieć aktorstwo. Nie da się. Mm. No właśnie, mimo tego, że właśnie teraz zobaczyłem, nasza tak główna dziewczyna, to jest potem grała w Czarodziejkach, charm. ja nawet nie pamiętałem tego za cholerę. Ale, bo ja dużo ponarzekałem, a to wciąż nie jest nawet jedna dziesiąta tego. Może powiedz mi o jakiejś scenie, która dla ciebie jest taką ulubioną, najfajniejszą, najlepszą. Spróbuj, bo tak naprawdę ludzie słuchają rantu człowieka, który jest dzisiaj Ernim, zdecydowanie. Bertem, przepraszam, Bertem. Mm -hmm. No właśnie się zastanawiałem. Eee. Jest zdecydowanie Bertem i, nie, i po prostu te brwi mi idą tak. Aaa, tak nie, nie, A Przypominam. Monobrew. On ma monobraw. Mona mi idzie tak. Mógłbym cały czas, Jak mógł tak, pewien czas godzinę, Lider ale... ugrupowania politycznego, którego nazwy nie wolno wymawiać. Nawet nie wiem, ale dobra, Nie chcę wiedzieć, nieważne. To jaka jest cena dla ciebie ulubiona, najfajniejsza, najlepsza? Eee, nie chcę ci podbierać, bo jasne, można by powiedzieć, że na inaczej. Ja Powiedziałbyś o tej okay, scenie, dobra, oczywiście, żebyś powiedział o tej. No właśnie, zapomniałem o niej, zapomniałem. Ale ja naprawdę lubię otwarcie tego filmu. Ono gra na kilku mm -hmm. takich strunach, które idealnie do, do tego, czego ja oczekuję, po prostu wybrzmiewa. I. Zaczynając od tego właśnie sympozjum, od tego, że na początku możemy zakładać, a czyli on po prostu jest lekarzem, jak w tytule, i w tym momencie będzie przeprowadzał pokazową operację, co też widzieliśmy choćby w reanimatorze ostatnio. Mm -hmm. Tylko tutaj mm -hmm. w nieco bardziej y Pachowych warunkach, że tak powiem. Zaczynają się powolutku pojawiać wątpliwości na zasadzie, dlaczego pacjent jest dalej w garniturze. O co z tym chodzi? Dlaczego to nie pasuje? W którymś momencie ktoś jeszcze zaczyna o czymś gadać, i nagle uświadamiamy sobie, że w ogóle nie jest to lekarz. Potem widzimy, jak domniemana. Publiczność czy tam studenci, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to pozostali wypuszczeni e, pod tego zakładu. Wykorzystanie odciętych rąk lekarza do czarnohumorowej i udanej moim zdaniem, sceny, w której e, jedna z e, sanitariuszek można by powiedzieć. Reaguje mm -hmm. na dłonie kolesia, który ewidentnie ją kiedyś dotykał, bo go rozpoznaje, bo, bo reaguje w sposób uczuciowy, ale potem zauważa, że to są odcięte ręce w rękach doktora Chichota. Więc przeszczep mm -hmm. ewidentnie był udany, a potem był rozszczep czaszki. I moment, w którym doktor Chichot się wydostaje, to jest i nie wiem, czy to nie byłoby fajniejszym shortem, gdyby się skończyło w tym momencie. To jest co? To jest bardzo fajna myśl swoją drogą, bo w, tym całym, w tej całej scenie są rzeczy, które cudownie działają. To co opowiedziałeś, ten początek, do momentu, w którym nikt nie wszedł, do momentu, w którym my wciąż myślimy, że to jest pan doktor, to jest bardzo dobre intro. Jego, nawet jego. I w tym momencie on aktorsko gra super, bo gra na tej granicy tego chichotu jeszcze za bardzo mm -hmm. nie ma. Tyle, że właśnie to, co psuje, to, to ci pacjenci, ponieważ jak tylko widzisz pacjentów, którzy są piętro wyżej, biegają sobie, i słyszysz jeszcze od dwójki osób, która zaczyna opowiadać historię doktora chichota, po cholerę, my robimy name drop w pierwszej minucie. Czy my naprawdę musimy mówić doktor Hichot? Czy to jest potrzebne? Tak, jakby wiecie, Muszę pierwsza scena. Czy y nie robił. Ale Candyman jest legendą i tak dalej, i tak dalej, mamy sens, bo to jest mit, który, prawda, gdyby tak było z Jasonem albo, wiesz, z Letterface'em, wiesz, pierwsza scena, jedziemy ulicą, o patrz, Letterface, co to jest Letterface, wiesz, no, no nie. dobra, ale to jest nie? ksywka nadana mu w obrębie tego jednego, tak, ale placówki, więc ja co ma nazwać to nam potrzebne do czegoś? strażnik? No przydałoby się, żeby nazwali go imieniem nazwiskiem, w sensie... Ale my nie znamy że, że jego imienia to jest i nazwiska. To jest coś, co na... On jest John Doe. No właśnie na końcu, gdy jest rozmowa, gdy jest rozmowa na końcu, to się okazuje, że on jakieś tam imię ma nadane, ma, ma wiek podany. Nagle coś tam jest jednak. Pamiętasz, gdy tam tak, okazuje jasne. się, że znalaz, znalazł kawałek? No właśnie, więc tutaj film sam sobie zaprzecza, niestety. Ale gdy, do, gdy widzimy tych ludzi piętro wyżej i zastanawiamy się, aha, czyli... Facet musiał albo najpierw wypuścić wszystkich piętro wyżej, może wymordować wszystkich, cholera wie, zejść niżej, spotkać się ze swoim doktorem, umówić się na takie spotkanie, gdzie będą narzędzia, które nie wiadomo, skąd je wziął. Jakoś go pokonać, żeby nikt nie wiedział, położyć go na ten stół i tak dalej. To wszystko. Da... I myślisz, jak dużo musiało się wydarzyć, żeby nasz doktor Hichot doprowadził do tej sceny. To dla mnie to jest już, rujnuje A nie mi nie masz na przykład, Całe to zawieszenie niewiary. Bo ja tutaj zrobię troszeczkę pingwina z nowego Batmana. Nie przekombinowałeś troszeczkę z potrzebami tego, co się musiało wydarzyć? Doktor Hichot mógł no. trafić po prostu do lekarza, który miał kartę dostępu. A to nie był pan doktor. Yy, w sensie ta osoba, która, która, yy, która umarła, to nie jest lekarz, lekarz to jest lekarz, w sensie lekarz psychiatry. To nie jest osoba, która by miała używać tej maszyny. Bzz, bzz, bzz. No dobra, dobra, A ale nie. widzisz, mamy już rozwiązanie, wszystko się dookoła rzeczy, które nie pasuje. wszystko dookoła jest rozwiązane. On ma kartę dostępu wypuszcza wszystkich. Wchodzi sobie Gdyby tam, zaciąga. nie miał to. kartę dostępu. To po co mu na zewnątrz? Może jest inna wyjazdowa. Jest ta sama karta. No i właśnie, ale pomyśl, jak dużo musimy napracować się mentalnie, by usprawiedliwić ten malutki światek. Nie, ja w tym momencie nikt dwie w szpitalu psychiatrycznym. Nikt w, psych w psychiatrycznym nie widzi wyjścia z sal. Tam jest kilkunastu, kilkunastu osób na innym piętrze. Nikt nie widzi tego, że w wielgachnej sali, która możliwe, że jest specjalnie wykorzystana po to, nagle ktoś ukradł z jakiegoś innego miejsca narzędzia, przeniósł je tutaj. Wiesz o co chodzi? Gdyby to się działo w miejscu, gdzie, gdzie to mogło być, na przykład, gdyby ten sam początek był, mamy to intro, widzimy to ujęcie, że on tam robi swoje i tak dalej, i nagle kamera, gdy on zaczyna odjeżdżać, i widzimy, że jesteśmy w szpitalu mm -hmm. i na, na podłodze leży kilka trupów, pielęgniarka, ktoś tam i tak dalej. I wtedy on zaczyna wychodzić z tego. I nagle, i, i kontynuujemy dalej. Mamy tą panią, gdzie on te ręce mm -hmm. kładzie e, i wychodzimy. Tam je, tym jednym zumautem wyjaśniającym, co się stało, ja wiem wszystko i nie potrzebuję tłumaczyć niczego. Trafił na stół operacyjny, udawał zawał, pokonał tych ludzi, a potem robi show dla samego siebie, ponieważ to jest jego choroba mm -hmm. psychiczna. Dużo łatwiej. Nie, no jasne, tutaj się zgodzę. O Tylko... to mi chodzi. I... I znowu to jest kwestia czysto subiektywna, bo ja nie potrzebuję tego wyjaśnienia. Ja nie potrzebuję ulogicznienia tego, bo już sam koncept jest totalnie z innej bajki i nierealny. I tak i nie. Bo potem mamy niestety, miałem tatusia, tatuś mnie kochał, tatuś po, po, pomagał mi szyć. Ludzi. Ale ja tego w ogóle nie postrzegam jako coś robionego na poważnie. No to po co te sceny są na poważnie? To jest moje pytanie. No te wszystkie sceny z panem doktorem z statusem są na poważnie zrobione. Jest płacz, czy przy, no przyjmę, no tak to jest pokazane, ale widzisz no Co więcej? Mhm. Jest, jest kolejny błąd w tym filmie bo mamusia go odsyła do, do, do malutkiego naszego kichota, mamusia odsyła do, e, do tatusia, i widzimy, że już wtedy, będąc małym dzieckiem, gdy mamusia jeszcze nie ma choroby swojej serca, i jeszcze ponoć Tatusz nie zaczął wycinać serc, nasz dzieciak wycina e, m, wnętrzności serca z pluszaków i zaszywa je. Mhm. Jako malutkie dziecko, powiedzmy pięcioletnie, czyli on już wtedy jest chory psychicznie. To po chuj jest choroba mamusi, i tłumaczenie potem, i pokazanie tej sceny, gdzie nasz syn płacze i nagle załamuje się i przepłaje. Ja cały w czas śmier. zakładałem, to to? że to jest diagnoza matki, że ona po potrzebuje przeszczepu serca i dzieciakowi na tyle odbiło, nawet nie odbiło, tylko on robi to, co ojciec, trenując to, czego potrzebuje matka. No tylko że matka wtedy jeszcze nie jest chora, no nie? Okej. Okay. Ja to tak odbieram cały chora, czas. Bo no ale wiesz, no, wiesz co, za no, ja, bo, bo tak bo ja Tyle, że on dopiero wtedy mówi o tym i tak dalej. wiesz, No to znowu dla nas jest takie, to zamieńmy kolejność tych cen. Okay. Po prostu. Mhm. Albo wiesz, znowu, to są rzeczy, które my musimy sobie dopowiedzieć. Realizacyjne jak najbardziej. I, i przez to. Im, Im więcej musisz sobie dopowiedzieć, żeby ten film funkcjonował, tym bardziej dla mnie ten film traci na wartości. Nie, no pewnie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli musisz samemu sobie napisać film od nowa, mając tylko jakieś tam pomysły, no to to film zawiódł na całej linii. Ja się zgodzę. Tylko ja dalej się będę trzymał tego, że pewnie ja jakoś sobie te koncepcje w głowie ułożyłem przecudownie. Po bardzo ładny chichot. I ta koncepcja mi w głowie gra. I już na tyle znam film, że ja się w nim chyba za dobrze poruszam. Mhm. To mi się, wydaje, bo mi się wydaje, że ty, ty nie jako poruszasz się w filmie, który wziąłeś ten materiał troszeczkę jak, jak masę i niczym Bóg ulepiłeś z niego człowieka który pięknie sam chodzi, tyle że ta masa sama w sobie nie jest, nie jest człowiekiem. To ty jesteś twórcą tutaj, to ty jesteś kreatorem, Wypowiadaj to dalej. ty jesteś doktorem o... Franka, Frankensteinem, który nadał życie temu potworkowi, który moim zdaniem nie zasługiwał na więcej niż tylko zakopanie go głęboko w ziemi i zapomnienie. A jak myślisz, skąd tak wysokie oceny choćby na łebie? Dla mnie nie wiem, czy jest gorsze miejsce ścieków niż Filmweb, Na Rotten Tomatoes 17% okay, pozytywnie. A Ale to jest agregat, tak? Na no, co jest Filmweb? Jest, ale. Okej. Okay, 5,2 na IMDb. Na IMDb. A, a, IMDb to jest z reguły film, mm -hmm. który jest średni, to jest siódemka tam, więc, więc to jest, Weź na Rotten Tomatoes. Ja wiem, 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 spokojnie, to, 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 widziałem. I, jak dobrze pamiętam, 24% audience score. Pamiętajmy, że krytycy to jedno, mm -hmm. no a to No tak, publiczność tak, tak, to, to właśnie I o to rozróżnienie Oddience jest bardzo niski. I w 92 roku ten film został zjechany. Przecież, ale, ja, zjechany. ja pytam o film web z, Jasne, dość jasnego powodu. A, no to słucham, bo ja. Bo. Gardzę filmem, więc. Okej, okay, on nie ma wiele lepiej, ale jednak jest trochę lepiej. Czy. Ile ma? To nie jest tak, że ludzie, którzy oglądali to na tym cholernym polsacie lata temu, pamiętają to jako lepszy film? I czy czasem wszyscy nie jesteśmy trawieni w tym momencie przez chorobę, która nazywa się retroaktywne dopisywanie sobie jakości do filmu, który tej jakości nie posiada do końca? Mhm. Znaczy dla mnie to jest bardzo fajny... W sensie, nie będę tak, używać słowa diagnoza. <laughs> Może to być bardzo celna diagnoza i trafienie w sedno, chociaż wydaje mi się, że bardzo dużo tych ocen powstało po 2000 roku, po 2008 i tak dalej. Ludzie, którzy oglądali ten film na nowo. Ale to też każdy mi się wydaje, że ma, tak ma... jakieś wytłumaczenie, to znaczy, brakuje nam nowych slasherowych ikon. Więc to mi się wydaje, że ikon mamy sporo. Tak, ale brakuje no nam sięku, nowych. No to, mamy bra nowych. Nie mamy nowych postaci, którymi byśmy się tak jarali, jak kiedyś się jaraliśmy. Co tam pokazuje No patrz, Weird, weird Aljankowicz, I, ikona slasherów. I inne koło niego stojące. Mhm. Ale nie, chodzi mi o całkiem nowe. Coś, czym moglibyśmy się jako te lata 2000-2000, lata 20, bo w końcu można powiedzieć, przecież żyjemy mhm. w latach 20, ale. 20. Brakuje nam czegoś nowego, czegoś naszego. Mamy albo remake'y, które dają radę, albo nie dają radę, częściej nie dają rady. Mm -hmm. I sięgamy do czegoś, co ktoś kiedyś zakopał z jakiegoś powodu, nadając temu nowy sens, żeby mieć czym się pochwalić. Że hej, udało mi się wygrzebać z tego. Wysypiska slasherowych morderców, których pewnie jeszcze jest milion na tej kupce, coś co kiedyś było kubką wstydu, może mieć jakieś przebłyski. I jednym z tych przebłysków może być ta właśnie koncepcja, której ja tak bronię. I ludzie wokół mm. tego zrobili sobie dobra, to jest kolejny bohater, którego potrzebujemy jako figurki, to jest kolejna postać. No, zróbmy sequel. Bo pewnie, żeby się dało. I ten sequel może nawet miałby no. więcej sensu, gdyby on wrócił z zagrobu. Miałby, miałby. szczerze powiem tak. Bardzo możliwe, że masz rację. Ja myślę sobie, 2000, ten, lata 20, no. no, no, no um, uniwersum Insidious, Nie Insidious tylko. Obecność. Insidious, czyli to cały uniwersum. Tak, obecności. Jamesa Wana, to jest jedna z takich naszych. To nie jest slasher znowuż, no ale nie, to, to jest. jest myślę, że to jest jakieś inne jest... podejście. Jasne. No, tak 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 jest ale co ikony Duk ale... będzie ikoną no dobra możemy powiedzieć że będzie. żyjemy w czasach filmowych uniwersów tak no bo tak jest jesteśmy troszeczkę post ale jesteśmy post slasherowi bardzo ciężko jest obecnie zrobić slasher który będzie tylko slasherem to jest coś czego nie chcemy zrobić jedyny slasher który obecnie broni się sam no to to jest oczywiście as um, mhm. to jest jedyny slasher który no, <laughs> on ma figureczkę. pod sobą tak uh. wiele rzeczy kulturowych że w w Polsce wiele osób nawet nie wie, o czym ten film był. Tak, to prawda, ale to też pokazuje, że idea Slashera się bardzo zmieniła mm -hmm. i dlatego te możliwe, że powrót do postaci takich obrzydliwych, obrzydliwie źle zagranych i napisanych jak doktor Hichot, dla mnie, e, wynika właśnie z tego, co powiedziałeś, że jest ta tęsknota za klasycznym, za za tym, co za oglądaliśmy właśnie w 90. -tych. za uosobieniem tak, tak, w sensie Bo, bo, jasne, bo, kto, bo możliwe, że oglądaliśmy i się baliśmy jak głupki wtedy. Widzisz, bo ja tak się zastanawiam, na ile możemy wskazać, bo z remaków nikt nie będzie kupował figurek. Ktoś kupi figurkę Jasona, o, bo wiem. to jest figurka Jasona. To jest Jasona z remakeu, to co tu widzicie z tyłu. No ale dobra, nie kupiłeś ją, <laughs> jej dlatego, że to jest remake'u. No wiem, z remake ja jestem powalony. No ale to swoją drogą. No. Po prostu Jason. Bo... Jest ładny design, no, Jest okay, ładny, no to jasne. prawda. To prawda i okej, okay, się. Ale to nie jest dlatego, by podziękować za film. To jest za to, żeby docenić postać. Czy ludzie tak chętnie będą sięgali po te. Uniformy z As, jak sięgali po maski hokejowe. Ja mam tutaj na półce ze <grym> trzy maski hokejowe. Więc hej, zastanawiam się, czy to nie Masz, jest właśnie tak, ta ten jest Mega ta Jeszcze raz. Mega ta Mega ta 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 co ludzie teraz... Jakie są nowe figurki, na przykład Neki e, albo, albo McFarlane'a, e, co wychodziło? No i wychodził American Werewolf in London, mm -hmm. wychodził The Thing, wychodziło po 2000... mówię ostatnie mm -hmm. 2-3 lata. Letterface nowy wyszedł, e, It, It nowy, ale to jest remake mm -hmm. też. E, więc patrzę po tych modelach i tytułach i faktycznie nie widzę nic z nowych filmów. E, jeżeli cokolwiek z ostatnich 10 lat... To jest Zakonnica, mm -hmm. to może by, to jest tyle że to może być jedyna oryginalna postać poza Jigsawem, ale pamiętajmy, Jigsaw to jest prawie już 15-20 lat, to może być jedyna postać, a, która nam tutaj... No, że, no nie widzę, mm -hmm. no szukam, szukam. No i szukam. Zakonnica jest, jest częścią pytanie. tego uniwersum, jest tak, częścią tego. to jest to jedyne obecność, które Jedyne, które zadziałało poza MCU, bo pamiętajmy, tak. że ta tęsknota za jakimiś ikonami grozy miała być wykorzystana przez Uniwersal. I oni bardzo chcieli zrobić swoje mroczne uniwersum, które nie wypaliło już w momencie, kiedy sekundant wystrzelił pistoletem. No, no przepraszam bardzo. Smutne, no. Szczególnie, że ja bym wierzył bardzo uczciwie i, i chciałbym zobaczyć e, Dr. Jekyll Mr. Hyde z Russell'em Crowe. Nie, że tak. Akurat uważam, że tutaj casting był znakomity. Oczywiście. Znakomity. On tam Szkoda, pasował że to w pełni. I Poza faktem, że mam wrażenie, że Russell Crow normalnie na żywo też jest czasem Jekyllem, czasem Hydem, Tak, no, ja bym chciał zobaczyć albo inaczej, żyć przez chwilę w linii czasowej, w której to wypaliło i mamy już te 10 filmów. Ja bym chciał obejrzeć te filmy, niekoniecznie chciałbym, żeby to było takie, że Okej, okay, nowe MCU. W tym momencie wszyscy idą do kina na, nie wiem, wilkołaka, czy tam. Nie wiem, w którymś momencie już by sięgali po rzeczy tak dziwne, jak, bo wiadomo, że tak jak Marvel ma swojego Antmana, który był komediowy, teraz ma Tora, który jest komediowy tak pewnie to uniwersum też by sięgało po jakieś dziwne postacie więc byłoby pewnie Abodi Costello versus ktoś tam no, w ogóle by się zdziwił. <grym> o no no to, to. ja to, i, i, i uważam że jest wciąż miejsce na tego typu komedio horror jak najbardziej co więcej uważam że to jest to jest nisza która wciąż daje nam przepiękne e, przepiękne tytuły tylko niestety rzadko i dla mnie chociażby czaki e, nowy Próbował być tą komedio-horrorem, ale niestety komediowość bardzo wyciszył, poszedł w poważniejszy, no. poważniejszy ton. E, I niepotrzebne ale... nowocześnienie, bo pewnie. A wiesz co? Ja lubię, bo ja Ja, nie, nie, ja no, rozumiem to, 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 to lęk wynikający. Nie wierzymy w duszę. Ja rozumiem lęk wynikający ze sztucznych inteligencji, rozumiem y, ten cały surwi, y, surveillance alert, że wszyscy State. Cię będą mm -hmm. podglądali. Tak. Ale nie jestem pewien, czy chciałem tego czakiego tylko ja mówię, ja jestem starym malkontentem, który dalej chce wódu. więc... Mhm, mm ja wiem, tylko ja, ja, i, i zgadzam się z tobą, ja kupiłem to, bo zrozumiałem właśnie próbę zro zrobienia czegoś no nowego dla nowego pokolenia i to jest też coś, czego, a, no, no niestety, nie, no, ja nasze narzekanie jest narzekaniem starych bochamy. dziadów troszeczkę. No prawda, że straszka jak najbardziej i bardzo mi się podobała jego przemiana. Nie ja kupuję ten film. Brian Tyreek Henry jako gliniarz znakomity, tak przy okazji. A, ja miałem tylko problem jedna z tak naprawdę z realizacją stricte Netflixową, bo to czuć. No nie jest niektóre efekty, ale tam jest dużo, na szczęście pokladkowa Więc nie mhm. tylko figurki, póki figurka się rusza jest naprawdę fajnie. Ale uważam, że nigdy nie powinniśmy używać tego argumentu, tego, że my stary dziady tęsknimy za slasherowymi postaciami, które stają się na nowo i tak dalej, tak dalej, by e, oczyszczać z brudu, a nie żeby nie powiedzieć z kupy e, zakopanego nie bez powodu bohatera, który nie zadziałał ani jako morderca, ani jako film, bo jako film przyniósł nam właśnie obrzydliwie żenujące sceny, podwójne te fake-outy. Aha, jest, duszę się, a to tylko sen. Aha, zabiłam go, a nie on wst w stał przeszedł przez całe miasto, przez cały dzień, trafił do szpitala bez problemu. Nikt nie zatrzymał go nigdzie, bo tam on zabija ludzi. Fua! Jak zaczynam znowu mówić o tym filmie, to jego sposób zabijania tym jego cięciem do mózgu, tym samym, co było w reanimatorze, mhm. widzieliśmy, że tam trzeba użyć siły, trzeba się napracować, żeby to przecięło skórę. On tutaj dotyka tak, ale człowieka. w reanimatorze on... to umiliło patologicznie na wprost, a nie pod kątem, tak jak się powinno tego używać. Żeby nie było próbowali, próbowali troszeczkę tam niby się ruszać, ale przynajmniej było pokazane, że osoba, która to Robi, używa siły. Mhm. A nasz pan doktor Snorlax, ziom zabiłem, ziom zabiłem. Wiecie, jestem wolny, Nie mów tego że za głośno, bo Nintendo cię pozwie. zdziwiłbym się jakby robili Krym? w tym momencie doktor Snorlax, wiesz? <grym? grym> doktor Snorlax, kurczę, no. Ja już bardziej bym się bał takiego człowieka niż, niż to, co tutaj dostajemy. Ja mam właśnie... Im bardziej widzę potencjał, tym bardziej wkurza mnie, jeżeli film go psuje, mnie. a dla mnie on go psuje na całej linii i szczególnie na linii tempa filmu. Mhm. Pół biedy ujęcia, pół biedy brak mordowania pomysłowego, ale jeżeli ten film jeszcze w dodatku tak żenująco nie potrafi zbudować klimaksu, tylko nieustannie mówi, a patrz, teraz będę trzy minuty kręcił, jak dziewczyna nie potrafi wejść po jednym schodku. Ciekawe, jest tak czy tym przemontować ten film? To dałoby się z niego Skrócić więcej 15 minut. wyciągnąć. Niektóre sceny nie wyrzucić, to zrobili, oczywiście. to tak na 15 minutówkę. no, ja bym całkiem wyrzucił prawie wszystko o naszych bohaterach i to jest ten wielki problem. Nie mamy bohaterów żadnego, bo nasz slasher-killer też nie jest bohaterem, więc tutaj nikt nie jest ciekawy. Nawet komiks jest o tym, powstał swoją drogą. O, no, no. To miał być slasher-bohater. Właśnie o tym wspomniałem, bo to już powinniśmy powoli kończyć, ale e, producenci Chcieli zrobić. Był plan. że no bo to, to Dark będą figunki, Horse, robił. Był plan. Tak, e, zrobili dwa, dwa numery komiksu, który się nie sprzedał, który był średnio narysowany. Miał, bo nie narysowane był okropnie, a historia była oparta na wczesnych <laughs> draftach. E, scenariuszowych, które nie były doszacowane, mhm. więc komiks nie ma zbyt wiele wspólnego z filmem. Ma sceny te no. same, na przykład operowanie się i tak dalej. I co, żeby nie było, niektóre sceny są lepiej pokazane. Nie, są brudniejsze. Na, nawet samo. jakby. Że... Tak, ale też ma, nie wymagają naszego dopowiadania sobie, um, co się dzieje i gdzie się dzieje i tak dalej. Tutaj naprawdę nasz pan. Jak, tak jakby to były storyboardy, to ktoś tutaj zmądrzał po prostu, ale ten twór był robiony z myślą o zabawkach i tak czy siak polegli, więc. Możliwe, że nie polegli tak jak Mad Men, bo trafił na taki słaby czas, tak jak Bloody Valentine, ponieważ wycięli absolutnie wszystko. Tylko dlatego, bo po prostu dali dłupy. Pacjent zdech. Czas zgodu ku Wam teraz. Wow, wow, Julian. Ja nie wiem, co mam powiedzieć po czymś takim, bo ja bym bardzo chciał, żeby ten odcinek się skończył w momencie, kiedy Ty to powiedziałeś. Ja bym bardzo to chciała. Więc je, jeżeli będziesz to to montował, to możesz zrobić tak, że jak się już pożegnamy, to to powiesz jeszcze raz. Dobrze, tak zrobimy. To, to, to teraz się żegnamy z Państwem. A ja muszę odpocząć, bo. Jezus może dawno. Piszcie, bo ja, mi się wydaje, że ja chyba nigdy się aż tak nie wkurzyłem na żaden film. Ja jestem z siebie dumny, Julian, że udało mi się tak cię wkurzyć. Jestem naprawdę z siebie dumny. Szukałem jakiegoś noża, ale jeden, co znalazłem, to nożyczki, więc. Nie biegajcie z nożyczkami, nie obrywajcie nożyczkami w ramiona. Uważajcie na siebie, badajcie się regularnie, oglądajcie dobre filmy, czasem oglądajcie te złe. Dobre filmy. Nie, złe też oglądajcie. Oglądajcie nas. O, to na pewno. Pacjent zdech. Czas zgodu ku wam teraz.